Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Witajcie moi kochani, to jest Hate Park. Dzisiaj absolutnie wyjątkowy ze względu na gościa. Szymon Majewski, legendarny Szymon Majewski, ale chcę powiedzieć, bo często jak ja robię hate parki, niektórzy mi zarzucają i tak dalej, że, ale taka jest prawda. U mnie zawsze wychodzą z tego love parki, ale już dzisiaj na pewno, gdyż słuchajcie, pora to ujawnić. Szymon Majewski, jakoś ja się tym nigdy nie chwaliłem, bo to wiesz, bo to takie głupia, a moim krewnym, moim kuzynem ja jest Szymon Majewski. My jesteśmy spokrewnieni, twoja babcia i mój dziadek byli rodzeństwem, nasze mamy się razem wychowywały, były bardzo zżyte, wspólnie spędzały święta. Jeśli chodzi o nas, to muszę ci teraz właśnie wyznać po latach, że kiedy byłem mały, to na takich rodzinnych jakichś spędach trochę się ciebie bałem, bo ty byłeś starszy i ty już od dwa lata, ale na przykład pamiętam, że w pewnym momencie ty już miałeś dziewczynę i tak, no i tam... ja nie miałem dziewczyny, więc nie wiem, który to był moment, że ty zauważyłeś, że ja mam dziewczynę. No gdzieś tam były opowieści od babci i to może się chwaliłem, wiesz. A Szymon ma dziewczynę, a ty już masz dziewczynę. Wiesz, moja pierwsza dziewczyna była od razu moją żoną, więc jakby wiesz, no znaczy tam z małą przerwą, ale, a ja z kolei wiesz, tobie zazdrościłem tego, że byłeś mi stawiany za przykład takiego właśnie, że poukładany, że jakoś ta szkoła ogarnięta, ale wiesz, że tam wszystko jest... Ja byłem zagrożony w liceum, na każdy semestr miałem 2 komisy, słuchaj. Byliście miali, ja nie miałem dziewczyny, a ty nie byłeś taki poukładany i ale to jest... Mnie sport ratował, bo ja byłem bramkarzem szkolnej drużyny i pan od WF-u chodził do nauczycieli i załatwiał, żeby... Wyciągałeś dolne piłki, Michał? Tak, dolne. Słuchaj, w piłkę ręczną też... Słuchaj, bo piłce ręcznej to... Tak, bo ja też byłem bramkarzem. Patrz, no widzisz, to nawet nie wiedzieliśmy o tym, że byliśmy bramkarzami, ale też byłem bramkarzem. Górne piłki byłem dobry, dolne to raczej nogę wystawiałem. Już mi się nie chciało schylać i w piłkę ręczną też mieliśmy, wiesz, jeden epizod. Co prawda grałem już w polu, wiesz. No i w kosza też grałem. I chcę ci powiedzieć, że na tych naszych takich rodzinnych spotkaniach zawsze zazdrościłem ci dziadka, bo miałeś cudownego dziadka Ignacego. Tak. Ja mojego dziadka nie poznałem nigdy, właśnie tego, który był bratem twojej babci. On bardzo wcześnie zmarł. Drugi dziadek był w Lublinie, sporadycznie bardzo go widywałem. Natomiast dziadka Ignacego, chcę ci powiedzieć, no ty go oczywiście znałeś dużo lepiej, dużo był dla ciebie ważną postacią. Ja tylko pamiętam z tych rodzinnych, gdzie on był zawsze duszą towarzystwa i zawsze opowiadał, nie wiem, czy to kojarzysz, sprośne dowcipy. Właśnie sprośnych nie pamiętam, to jest ciekawe. Dlaczego ty właśnie... I takie rozśmieszał ciocie wszystkie. Tak, a to prawda. To, że dziadek był takim gwiazdorem, wiesz, tu gremium cioć, tudzież najczęściej występował w pociągu, wiesz, przedział drugiej klasy, 7 pań i... Ale wiesz, też dziadziuś mnie wypuszczał i to były przeróżne historie ciekawe, bo jak już tak chciał naprawdę już te panie jakoś tak ująć, to ja wchodziłem na jakąś taką ruchową bardziej anegdotę, wiesz. On te statyczne, tam wiesz, opowiadał, tam schodziło potem na komunę, że komuna B i tak dalej, bo dziadziuś, wiesz, Akowiec, no to wiadomo, że władzy ludowej nie lubił. No i potem na takie bardziej ruchowe anegdoty wchodziłem ja. No i tutaj jakieś były, wiesz, miny, przedrzeźnianie, bądź pamiętam, że co było jedną z większych takich moich życiowych, nazwijmy to, rzep. Jak sobie teraz to przypominam, teraz sobie mam jakieś ciarki na plecach. Dziadek miał jakąś zajawkę, że źle tańczy współczesna młodzież. Nie wiem, o co chodziło. Dziadek po prostu nienawidził, wiesz, może to za głęboko powiedziane, ale nienawidził, ale nie lubił tak zwanego nowoczesnego tańca. Wiesz, on zatrzymał się, wiesz, na jakichś ciechocińskich, wiesz, wieczorkach, tańczymy przy Mieczysławie Fogu, wiesz, Jesienne róże i tak dalej. Natomiast denerwowało go, jak on mówi, jak tańczy współczesna młodzież. I on mnie, słuchaj, trochę... Właściwie wytresował. Czyli ja zauważyłem, że go to bawi i on, słuchaj, zawsze była kulminacja, jedziemy na wakacje, przed Stalową Wolą, dziadek zawsze mówił i miłe panie, one tam już zachwycone, jak tańczy współczesna młodzież? A one, no nie wiemy, nie wiemy. I on wtedy, Szymuś, dawaj. I wtedy wychodził Szymuś i pokazywał, jak tańczy współczesna młodzież. I powinien w tym momencie pokazać. To była rzepa totalna. Mam zawsze ciarki, żenady, jak to pokazuje. Macie tu jakąś kamerę, żeby to pokazać? Tak, nie, tak, możesz, proszę bardzo. Słuchaj, to było coś takiego. Ja nie wiem, czy nie będzie... Musisz wyjść przed tutaj. Słuchaj, to było coś takiego... Tu będę stał, tu. No zobacz, widzisz. Tak, to było straszne. Dajmy, do tej. To było straszne, bo wiesz... Nie, do tamtej. Do tamtej, dobra. Albo nie, do tej. Szymuś, tak, jak tańczy współczesna młodzież. Tak, jak tańczy współczesna młodzież, tabadam i ja wtedy robiłem coś takiego. Tak. I to chodziło. Słuchaj, one w śmiech. Nie wiem, co to było. Ja, trauma, wiesz, bo to mi się przypomina jako taki... Wiesz co, po latach myślę sobie, Boże Święty, znaczy nie mówiąc już, że ja potem tak trochę tańczyłem, a druga rzecz, że tak wiesz, ku ciesze gawiedzi, wiesz. Oczywiście dostawałem za to kanapkę z jajkiem tam albo ze schabowym od jakiejś pani. Ale uodporniło ci to na stres przed publicznymi występami. Tak, najgorsze, że ja to polubiłem, wiesz, ale po latach miałem taki, wiesz, dres żenady, myślę sobie, dziadku, Jezu, co ty mi robiłeś, to było straszne, wiesz, bo takie ruszanie tym tyłeczkiem, a ja byłem tak zadowolony, wiesz, że ja miałem tam z 8 lat, czy tam z 10, wiesz, taki byłem, powiedzmy wiesz, jeszcze tylko widzom, kim był dziadek Ignacy, no bo... No dziadziuś był, słuchaj, no dziadziuś był przede wszystkim, no, w sumie od tam któregoś roku życia zmarli jego rodzice, więc był takim trochę tułaczem, sierotą. Kończył w ogóle Zbędne liceum w Częstochowie, to, które Muniek Starszy kończył też. Czwarte liceum? No, ogólnokształcące, tak. To dziadziuś. Nawet gdzieś tam jest wzmianka o dziadku. Mieszkał też w ogóle w Piotrkowie, gdzieś na przybudówce, bo sierotą był, wiesz. Potem wojsko, no bardzo wcześnie, wiesz, tam armia, podchorąży, podchorążówka, świetny w strzelaniu, no a potem wiadomo, no historia polska, no czyli co, Armia Krajowa. Bronił barykady w Alejach Jerozolimskich, tej takiej najdłużej broniącej się, batalion Bełt bronił. Dziadek był dowódcą kompanii jednej batalionu Bełt, miał pseudonim Skiba Włodzimierz i bronił, słuchaj, tej barykady. Był kiedyś taki bar Pracha, Aleje Jerozolimskie, 63 dni się broniła barykada. Teraz przeczytałem niedawno wspomnienia dziadka i najciekawsze jest to, że ja, wiesz, chodzę do Radia Z, gdzieś tam Żurawia, okolice i we wspomnieniach dziadka, wiesz, nagle czytam, że przy Żurawiej była stołówka powstańcza, tam jedliśmy na dole jakąś tam rozwodnioną zupę i wiesz, nagle chodzisz tymi samymi ścieżkami i się nad tym zastanawiasz. No wiesz, no genialna postać, bo trochę mi też, wiesz, mama sama tak zwana była samodzielną mamą, więc ten dziadziuś był takim, wiesz, moim światem, anegdotą, radością, wiesz, kimś, kto wiesz, tam otworzył horyzonty, zawsze mówił, nie przejmuj się, do przodu, wiesz, byłem taki smutnawy chłopak byłem. A potem mi trochę przeszło. No. Chcę tylko powiedzieć naszym widzom, że też Szymon zintegrował całą naszą rodzinę. To było niesamowite, bo to było jedyny raz, kiedy się wszyscy spotkaliśmy we współczesnych czasach już z dziećmi starszymi. Cała nasza rodzina się spotkała, gdy wymyśliłeś, żeby właśnie wspólnie, rodzinnie przekazać mundur dziadka do Muzeum Powstania Warszawskiego. Mundur z powstania. Tak, ja w ogóle nie wierzyłem w ogóle w historię, słuchaj, to bo wydawało mi się, że Muzeum Powstania, które powstawało no dopiero tam wcześniej parę lat, że ma eksponaty, że to żaden problem, że każda rodzina ma Akowska w domu, wiesz, oryginalny uniform, no to nie były mundury, uniform z Powstania i wydawało mi się to oczywiste, że przynajmniej mają parę, a się okazało, że w ogóle, że są dwa zachowane w Polsce akowskie uniformy szare i wiesz, my z drugim kuzynem, z Pawłem Łyskanowskim postanowiliśmy przekazać muzeum i się odbyło takie uroczyste przekazanie, także jak odwiedzicie Muzeum Powstania Warszawskiego, zapraszam. Drugie piętro, jest gablota, Ignacy Łyskanowski, pseudonim Skiba jest i jeszcze tam jest w ogóle ślad krwi. Tak. Jest niesamowita historia związana z tym mundurem. Nie wiem, mogę? Michał, tak, bo ja mam znietę. Jak wiesz, tematy powstańcze, to ja mam znietę straszną. Zresztą ty też byłeś wolontariuszem muzeum. No właśnie dzięki tobie, bo ja chciałem, jak tam poszliśmy, jak ja zobaczyłem, jak posłuchałem tych ludzi, chciałem, żeby moje dzieci zostały wolontariuszami w Muzeum Powstania, a skończyło się tak, że oni tam troszeczkę, a ja przez jakiś czas robiłem wywiady z powstańcami do Archiwum Historii Mówionej i to było cudowne, bo spotkałem tylu fantastycznych. Niektórych historii usłyszałem po raz pierwszy w życiu, oni zdecydowali się opowiedzieć. Słuchaj, miałem niesamowitą historię z tym mundurem, bo to było dla mnie niewiarygodne, że zadzwonili do mnie z Muzeum Powstania w trakcie, jak ten mundur był, bo wiesz, jak przekazałem do munduru ten mundur do Muzeum Powstania, to wiesz, byłem pewien, że wiem wszystko na temat tego munduru, że wiem, wiesz, każdy guzik jego, no bo był przechowywany w domu jak takie relikwie, a nagle pani do mnie zadzwoniła z muzeum, panie Szymonie, w trakcie jakby no czyszczenia tego munduru, przeglądania, znaleźliśmy coś, czy pan wie, co jest za kołnierzem? Ja mówię, no, co za kołnierzem? No, bo tam coś jest, tam jest ciekawa rzecz, jakby pan przyjechał, niech pan zobaczy. I nagle, słuchaj, wchodzę tam, ta pani w białych rękawiczkach wykłada ten mundur i odsłania z tyłu, wiesz, kołnierz dziadka i nagle się okazuje, słuchaj, że dziadek, nie wiem czy dziadek, a może babcia, ciekawe, jest wyszyty na tym kołnierzu diabełek. Normalnie diabełek z rogami, wiesz. I słuchaj, Ja, wiesz, ze łzami w oczach pytam się, ale co to może być? Nie, ona mówi, nie wiem, wie pani, ale ewidentnie jest buźka, jest uśmiech, jest diabełek, wiesz. I teraz do tej pory nie wiemy, co to było. Zastanawialiśmy się przez moment, o co chodzi, że może, wiesz, nie wiem, dziadek słuchał, wiesz, Nergala, wiesz, że może... Miał pseudonim, no nie, no. Nie, wiesz, ale... Miał pseudonim Boruta, pamiętam, nie, miał pseudonim Skiba, że coś, ale słuchaj, i sobie mieliśmy dwa tropy. Albo jeden taki, że może babcia zaznaczyła mundur, albo dziadek sam zaznaczył mundur, wiadomo. Spodziewał się, wiesz, śmierci, szedł do powstania, że może zbiorowa mogiła, że może dzięki temu go rozpoznają, prawda? Tak. A drugi to, że może babcia mu jakoś mu to wyszyła. A dlaczego diabełek? Bo dziadek był Gieczno, okolice Łęczycy, wiadomo, Boruta Łęczycki, był niegrzeczny. Tak. Jak był w szkole, to mówiono na niego Boruta. Taka historia, także jak zapraszam, drugie piętro, jak chcecie zobaczyć, w ogóle muzeum jest jakby godne obejrzenia, a zwłaszcza ten mundur dziadka. Jeśli chodzi o historie rodzinne, zaraz już otwieramy telefony, będziecie mogli dzwonić, pytać Szymona, o co chcecie. Ja tylko jeszcze, korzystając z rodzinnego spotkania, chcę powiedzieć, że co jest niesamowite i wybieram się z moją mamą na twój monolog w Och Teatrze. Powiedz, kiedy, bo ty wracasz z tym, wracasz... Znaczy, wiesz co, ja miałem, no wiadomo, no mieliśmy takie pandemiczne przerwy, więc graliśmy do 1/3 i 1/4 publiczności, teatr jednego aktora, jednego widza, teatr pustego teatru, jednego aktora i tak dalej, ale teraz rzeczywiście już gramy i gram monolog taki, nazywam go małżeński, bo ja trudno nazwać monologiem. Mam Szymek, powiedzmy. Znaczy dwie rzeczy gram. One Man Show. One Man Show to jest o mojej małżonce i o naszym życiu wspólnym i o takim jakby życiu w pożyciu, a drugi monolog, który gram, to jest monolog o mojej mamie, która nie żyje już od 15 lat i to jest taki monolog pod tytułem Mamin Szymek o taki hołd dla drugiej ważnej kobiety w moim życiu, czyli mojej mamy, która się nie poddawała, która miała takiego Ancymona w domu i wiesz, no wzrastał taki, wiesz, pod stołem, z którym miała różne historie. I to jest opowieść o takich historiach, jakie czasami no, nasi rodzice mieli z nami, bądź my mieliśmy z naszymi rodzicami, takim jakby kombo mama-synek, trochę neurotycznym, ale jest też opowieść. I dziadek też jest w tle. Także, wiesz, zapraszamy. Ja patrzyłem, że bilety na Mamin Szymka dopiero na kwiecień, ale... I na marzec są, tak, na 19 Ale też marzec. Jest One Man Show i w piątek jest 150... 150 raz, jak widzisz, lubię gadać. Ja 150 raz wychodzę i to mówię, ten sam monolog, chociaż za każdym razem wrzucam nowe... On jest trochę inny? Tak, to jest tak. I 150 raz, ja nawet nie sądziłem, wiesz, bo jak się tam gdzieś skończyła moja przygoda telewizyjna, to ja, wiesz, zadzwoniłem do Krystyny, powiedziałem, pani Krystyno, może będę przychodził do teatru, dało żonie, wiesz, do Krystyny Jandy, ona powiedziała, Szymon, przychodź, opowiadaj. Cudowna sprawa, możesz jak chcesz, wiesz. No i poszedłem i zacząłem opowiadać i rzeczywiście sobie zagrałem to już i teraz będzie 150 raz grany, także... I tutaj wiadomość dla naszych widzów. Tak. Otóż wyobraźcie sobie, jeżeli zadzwoni do nas ktoś z Warszawy, to pierwsza osoba z Warszawy, która... Ale może być Sochaczew, może być Łowicz, Łódź, wiesz, Dajcie znać, że chcecie, to Szymon, podwójne zaproszenie dla osoby, która będzie w stanie w piątek do Och Teatru. Tak, 19:30. No piątek dojechać. Weekendu, tam dla niektórych to już właściwie środa, znaczy środek weekendu. No. Oraz mamy też dla was, słuchajcie, absolutnie też nagrodę inną. Najciekawsze pytanie do Szymona. On oceni na koniec. Kto chcemy nagrodzić, słuchajcie, wejściówką na mecz Real Madrid PSG. No błagam, może ja sobie zadam jakieś najciekawsze pytanie. No to ty najlepiej się znasz, to jeżeli chcesz... To ja pomyślę, bo jak wiesz, no, to ty jako rodzina... Tak, do Madrytu. Będzie potem, że nepotyzm, wiesz, że ty wybrałeś. No ale ja bym z chęcią. W Madrycie nie grają 150 raz, a ja monolog 150 raz. No właśnie, słuchaj. Pyszne.pl zaprasza, to jest nasz konkurs, więc bądźcie czujni i czekamy na bardzo dobre pytania. Synek, zadzwoń, wiesz, bo naprawdę chyba warto, kurczę, ja tutaj będę oczywiście prosił, ale wiesz, no z ojcem może pojedziesz. To czekając na telefon, jest już wręcz pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Halo, dzień dobry. Witamy, kto dzwoni? Witam, Wojciech z Wągrosto z tej strony. Cześć Wojtku. Cześć Wojtek, cześć. Ciekawie was słuchać panowie, jednocześnie z siebie jako pogłosk. Pozdrawiam oczywiście szerokaną sportowy pana Szymona. I ja na pewno nie będę dojechać do Warszawy, to już mówię z góry, ale ten konkurs może mi się uda wygrać. A pytanie mam do pana Szymona odnośnie harcerstwa, przygody z harcerstwem, ponieważ wczoraj był ciekawy dzień myśli braterskiej, wszystkiego najlepszego na ten dzień myśli braterskiej i w tym, że pan po prostu opowiedział, jak to wyglądała pańska przygoda, pańska służba jaki stopień, bo i dobrze pamiętam, to była pierwsza drużyna warszawska, albo 17, nie? Nie, wiesz co, 16 warszawska, ale jedynkę znaliśmy, tak zwaną czarną jedynkę. Tak, tak, jedna takich ze starszych drużyn warszawskich. I chcesz, żebym ci opowiedział o 16? Tak? Tak, dokładnie. Super, dziękuję bardzo. Fajne pytanie, skautowe. Tak, skautowe. No sam jestem harcerem, 17 lat, podkartmistrzem. Podkartmistrzem tak, jestem, słuchaj, ja zawsze miałem problem, wiesz, ja byłem dobry w tak zwanym byciu w polu regularnym, natomiast jako oboźny byłem masakryczny, bo oboźny to teoretycznie jest ten, który pilnuje, no wiesz, troszeczkę taki kapral, prawda, który pilnuje porządku. Najlepsza robota. Tak, dokładnie. I pamiętam, że przyszedł komendant, ja oczywiście zaspałem. Oboźny, który zaspał, rozumiesz, pobudka, to ja powinien być ten, który gwizdże i stawia cały obóz, i przyszedł do mnie komendant i mówi: Szymon, to nie może być tak, że ja jestem komendantem, ty oboźny śpisz, a ja budzę obóz, wiesz o co chodzi. Natomiast ewidentnie w 16 warszawskiej wspominają te czasy, jak ja byłem oboźnym, jako że tak może była mniejsza dyscyplina, ale za to było wesoło. To prawda, rzeczywiście, ale harcerstwo w ogóle wspominam kapitalnie, to w ogóle cudowna przygoda. Przecież rzeczywiście, no wiesz, moja żona do dziś się z tego śmieje i zawsze mówi: Boże święty, udają żołnierzy, o co chodzi, wiesz. Jeszcze 16, wiesz, śpiewa taki hymn, 16 jest harcerzy, jest nas ponad 100. Pojechałem z synem na obóz, właśnie taki już jak stary druh, i mój syn tak, wiesz, patrzy się i tam, wiesz, śpiewają hymn, harcerzy jest nas ponad 100, a mój syn tak się patrzy, potem podchodzi do mnie: jakich 100? Policzyłem, 61. Wiesz? Słuchaj, tak jak w misiu, tak? Policzyłem. Coś jak w misiu, tak, właśnie, policzyłem 61, ale rzeczywiście Magda do tej pory, Żełacha, dla mnie sobie, nawet teraz byłem, słuchajcie, właśnie przed Dniem Myśli Braterskiej, spotkaliśmy się z harcerzami w Kampinosie, zrobiliśmy ognisko, wiesz, jakieś wspólnie tam wspominki, pieśni i super wspominam ten czas. Co prawda za moich czasów, pamiętam za komuny tak zwanej w harcerstwie, co było mniej seksji, mianowicie spodenki były za krótkie, wiesz? I to nie było fajne, wiesz, jak siedział druh przy ognisku, grał na gitarze i dosyć tak szeroki miał rozstaw, to bywało niepokojące. Natomiast już potem weszły te takie skautowe, dłuższe spodenki, poważne. Natomiast moja żona rzeczywiście drzełacha strasznie z harcerstwa, że ona mówi: Boże święty, ja nie mogę. Słuchajcie, nomen omen w ogóle wchodzę w mundur. To jest niewiarygodna sprawa. Wchodzę w swój mundur. Jesteś cały czas przeszczupły, tak, wiesz, bo ja tam boks uprawiam, biegam, poza tym ADHD mnie też odchudza. Natomiast słuchaj, cudowny czas, żona zawsze mówi: i wy udajecie naprawdę wojsko, jesteście wojskiem, czy nie jesteście wojskiem, to się zdecydujcie z tą Finką, czy nie. Ale najcudowniejszy czas, natomiast najbardziej z 16, bracie, wspominam obóz, jezioro Morawy, nad, słuchaj, okolice, kurczę, Międzychód, stan wojenny, czyli mniej więcej tak dla młodych odpowiednik trochę pandemii, prawda? Tylko że no, pandemia inna sytuacja, natomiast stan wojenny wprowadził... bardziej zmotoryzowany był. Tak. I ja pamiętam, że zbudowaliśmy obóz i to było coś genialnego. To zresztą na stronach 16 to jest. My, słuchaj, sobie zadaliśmy takie marzenie, słuchaj, 81 rok, 82, żeby co zrobić, żeby tak tą komunę, wiesz, czarną i ten syf, który jest, jakoś, wiesz, fajnie zagospodarować, zrobić coś takiego, co będziemy pamiętać na lata. I zbudowaliśmy sobie obóz na środku jeziora, na palach, takie chatki indiańskie, które pletliśmy z trzciny normalnej i zbudowaliśmy sobie plac apelowy i 3 domki. Na dole były takie koje, które się plac apelowy i to było po prostu na jeziorze z mostem zwodzonym. Budowaliśmy to na kwaterce 3 tygodnie. 3 tygodnie i spaliśmy w tym tylko 2 tygodnie, bo 3 tygodnie nam zajęła budowa. Ale normalnie, wiesz, od wbijania pali, potem pamiętam, znajomy powiedział, że przez lata to jeszcze było, bo tam gajowy jakiś marucha miejscowy powiedział nam, żeby zostawić w ogóle ten obóz, że, wiesz, on będzie pokazywał. To cudowny czas, także pozdrawiam ciebie i to wspaniała sprawa, wspaniała przygoda, także nawet już te krótkie spodenki, no wiesz, moja żona się nigdy do tego nie przekona, więc ona skautką nie będzie. No. Dziękuję bardzo. Rozumiem, dziękuję bardzo. Pozdrawiam bardzo. Trzymaj się, bracie, i czuwaj oczywiście. Czekamy na kolejny telefon. Mówisz, że ADHD sprawia, że jesteś szczupły. Czy ty sam u siebie zdiagnozowałeś ADHD? W PRL-u, jak mówimy o tych młodych czasach. No tak, no tak, nie było coś takiego. To się nazywało żywe srebro i ty byłeś kimś takim. Dokładnie. Tak, tak, żywe srebro. No wiesz, ja byłem wzywany, prawda, że tam się nie mieściłem w tabelach, w różnych tam, wiesz, a to tabela najpierw była właśnie, bo jednak dziecko w PRL-u ileś tam musiało ważyć, wiesz, tak. Jakoś tak było, że, że nie mogło mniej, bo to była, wiesz, po prostu wtedy antykomuna, no i no dziecko musiało być, wiesz, no jakoś tam określonej wagi. No ja zawsze w tych tabelach się nie mieściłem, wiesz, wzroku, krzywych zębów, wiesz, za krzywy, za chudy. Natomiast rzeczywiście, słuchaj, no wiesz, to żywe, ja nie byłem w stanie, stary, usiedzieć. Ja byłem coś takiego, że miałem takiego kumpla, który się nazywał, jeden się nazywał Myśliński i drugi jeszcze coś nie pamiętam. I on miał, ja nie byłem w stanie, dla mnie siedzenie w ławce, Michał, ty byłeś w stanie wysiedzieć w ławce 45 minut? No, z trudem, z trudem. Ja też byłem żywym srebrem, słuchaj, ja się pakowałem, coś zawsze łamałem sobie palec, noga w szprychy, coś zrzucałem na nogę. Ale to samo, stary, jak ty mi dzisiaj powiedziałeś, że siedzimy tutaj półtorej godziny, ja mówię, ale co, no w ogóle się nie ruszymy, nie wstaniemy, no widziałeś, musiałem tam coś pokazać. Tak, natomiast rzeczywiście... W każdej chwili masz cały luz, jesteśmy w YouTubie. Tak, natomiast rzeczywiście było tak, że wiesz, no matka była wzywana, bo ja, wiesz, taki jakiś, no i wiadomo. Choć już pozeramy, przecież na tych imprezach czy spotkaniach zawsze było dyżurne, co tam Szymon wyprawiał. Bo jakaś opowieść, jak góral cię kierpcem strzelił strasznie. Nie, to wiesz, to było takie spotkanie właśnie. Ale chciałem tylko powiedzieć, bo tam mówiłeś o tym moim, że ja nie byłem w stanie wysiedzieć, więc ja musiałem, słuchaj, wstać i podskakiwać. Po 20 minutach ja podskakiwałem, a ten mój kumpel Myśliński robił coś takiego. I on stał obok mnie, a ja, wiesz, jump. Normalnie, wiesz, jakiś taki prekursor hip-hopu bez śpiewania, ale musiałem podskoczyć parę razy i zawsze mi nauczycielka mówiła, mój polonista, wiesz, Gugulski potem świętej pamięci, słynny, mówił, idź się wygalopuj. Ja zawsze tam, wiesz, na korytarz i du. Ale rzeczywiście, wiesz, to z góralem to było zetknięcie, kurczę, wiesz, z Małopolską i z góralszczyzną straszne, bo ja taki, wiesz, właśnie taki, wiesz, bezstresowo wychowany, taki Leszczyk, ukochany mamusi, żywe sreberko, pojechałem, wiesz, do Ustronia, coś tam, jakieś szaleństwa, wiesz, on już miał mnie dosyć, bo ja ciągle coś mi przychodziło do głowy. Dziadek, który zachorował, wyjechał, wiesz, wrócił do Warszawy, musiał tam, wiesz, gdzieś do szpitala, to ja zostałem sam i nagle, wiesz, z kumplem i rzeczywiście, wiesz, ten góral już miał, wiesz, namierzał mnie od dawna i rzeczywiście, stary, to było straszne, ja pamiętam, no w życiu mnie tak ktoś nie skarcił, ja, wiesz... Ale bo ty go przywiązałeś do... Tak, no przywiązałem go mu nogę do krzesła, no uznałem, że to świetny żart, ale no leszczem byłem sobie, jak on mnie kierpcem strzelił i potem tam, pamiętam tylko, że wiesz, ta babka, ta gospodyni mówiła tam, panocku, czy jak tam, nie chcę naśladować góralszczyzny, bo ich to denerwuje, niech pan tylko nie powie ojcu, a mój ojciec taki, wiesz, krewki dosyć. I byłem pewien, że przyjedzie i będzie jakaś zadyma, wiesz. No i tam jakoś nie powiedziałem, zdusiłem to w sobie. Ale to było dla mnie takie pierwsze, wiesz, zderzenie, że nie wszyscy będą to rozumieli, nie wszyscy będą kłędą. Musiałem parę takich kar ponieść, wiesz, że... No, miałeś pewnie podobnie, wiesz, że nie zawsze będziesz tym takim, wiesz, bo mama da taki... No, taki klosz, wiesz, tak, klosz, tak. Parasol, zresztą, wiesz, o tym opowiadam w Mamie Szymku, ale takie cudowne, stary, ja... To było coś niewiarygodnego, że według mojej mamy ja, stary, robiłem wszystko najlepiej, rozumiesz? Ale to nie była prawda. Według mamy grałem cudownie na gitarze. Bracie, wiesz, jak ja grałem na gitarze? Przecież pamiętam, nie wiem, czy była twoja mama, ale to było straszne, jak moja mama... Tego, wiesz, jakieś przyjęcie rodzinne, mama mówi... Kochani, Szymon tak cudownie gra na gitarze. On się uczy już od paru lat. A ja, mamo, nie. Ale no co, nie wystąpisz? No i zagrałem taki Smoke on the Water na zasadzie tu, koniec. I wszyscy, aha, okej, dobra, w porządku. To wszystko? No tak, no dobra, to pogadajmy. A moja mama, wiesz, że on cudownie. Wiadomo, wiesz, a ja na jednej mama, stronie, tak, no wiesz. Moja też mnie gloryfikowała. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo? Cześć. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem w takiej sprawie się zapytać, bo pamiętam, jeżeli mogę, to oczywiście to z lat 90. w Dwójce taki program Słów Cięcie Gięcie. Tak. To mi tak utkwiło jeszcze, no to tam miałem kilka lat, gdzieś mi to się działo. I chciałem się zapytać pana Szymona, czy... Bo było inaczej, było taki event, że 25-lecie Dwójki. I to kojarzy mi się tu już od lat, nie mogę tego nigdzie znaleźć. Pan chyba pisał taką piosenkę, że... Wrzuć dwójkę, bracie. Napisałem piosenkę. Tak. Wrzuć dwójkę, bracie, chociaż tam bez sensu tak gonić można, coś tam, tak. I zaśpiewaliśmy to razem, znaczy ja starałem się nie śpiewać, bo niestety beczę, natomiast zaśpiewaliśmy to razem z ekipą, z aktorami z tego programu. To były takie rebusy, dosyć abstrakcyjny humor, uwielbiam taki humor, no ale w związku z tym ten program został zdjęty mniej więcej po pół roku, bo nikt go nie rozumiał. Ja nawet miałem coś takiego, że prezentowałem rebus, a aktorzy odgrywali rebus, a potem była odpowiedź. I na żywca dzwonili, tak jak teraz u was, wiesz. I ja pamiętam, że złapałem się na tym, że prezentując ten rebus w formie scenki, że aktorzy tam coś mówili, była gra słów i tam na przykład Manchester. A koleś w trakcie męczył ster, czyli płynął łódką, męczył jakiś ster. Słuchaj, jakie to jest pytanie i jaki klub? Manchester. No, żart słowny greps. I ja pamiętam, złapałem się na tym, że prezentowałem ten rebus i sobie nie byłem w trakcie, nie pamiętałem, jakby, jaka jest odpowiedź. Rozumiesz, o co chodzi? Że i gość mówi, ale proszę, to jest taka odpowiedź. Ja mówię, nie, chyba inna. Nie, taka. Rzeczywiście masz rację, masz taka. To był program, który był na żywo. Rzeczywiście dobrze pamiętam, że on tam trwał z pół godziny i była też piosenka, którą napisałem tam dla dwójki. Tak, tak, było coś takiego. Ale bardzo fajny był ten wstęp. Pamiętaj, docencie, coś tak, docencie, była piosenka też przeze mnie napisana, Słów Cięcie Gięcie. A wiesz skąd wziąłem, to jest ciekawe, bo tytuł miał Słów Cięcie Gięcie i pamiętam, że były artykuły potem w gazecie, że to w jakiejś gazecie, że ktoś przeanalizował, że to grafomański tytuł, że nie wiadomo o co w ogóle temu gnojkowi chodzi. A jeszcze było co napisane, że ja pamiętam, ten program prowadziłem na żywca cały czas. Wiesz, chodziłem, no i wiadomo, plus moja ADHD, cały czas się tak ruszałem. I pamiętam, że była taka głęboka analiza zamówiona przez recenzentów. Biuro Analiz Telewizji Polskiej zamówiło recenzję wewnętrzną tego programu. I dostałem taki, wiesz, żeby przeczytać na swój temat taki hejt, znaczy no recenzencki, na zasadzie, że to robię nie tak, tutaj takie błędy. I było napisane, że prowadzący program w sposób pokraczny, udając modny nurt hip-hopu, rusza się z lewa na prawo, wykrzykując z siebie jakieś słowa. To było strasznie śmieszne. Pamiętam, że właśnie taką jakby recenzję na swój temat, wiesz, przeczytałem. Więc program był dosyć krótko. Ale słuchaj, ile ty miałeś lat, jak go oglądałeś? A który to był rok? 94. 94, ja tak. 10 lat, no. To był show Alicji Resich-Modlińskiej. Jak w ogóle doszło do tego? Ale pamiętasz w ogóle któregoś z tych rebusów? Bo wiesz, jak byłeś taki młodziak, docierała do ciebie w ogóle treść tego programu, tylko na zasadzie fanu... Ja pamiętam, że z tego bardzo się śmiałem. Już trochę mniej może z późniejszych programów i się cieszyłem, że tam pan w TVN-ie coś zaczął, ale to już mi się tak właśnie nie podobało. Tam pamiętam taki rebus, że szedł taki wysoki koleś w garniturze i to niby w Sejmie albo w jakimś czymś tym i było rebus wysoki urzędnik. A, wysoki urzędnik, tak, tak. Było, wiesz, nawet ludzie przyjeżdżali, słuchaj, na przykład sami prezentowali swoje rebusy. Była, pamiętam, przyjechała rodzina, która zaprezentowała rebus taki, że zaczęli kopać na środku w studiu na żywca. To było, wiesz, niesamowite w ogóle, wiesz. I zakopali swoje ubrania, wiesz. Oczywiście w czymś tam zostali. I jaka była odpowiedź? Odpowiedź w gruncie rzeczy. A, wiesz, oni tam przyjechali z łopatami, zakopali, wiesz, to był bardzo abstrakcyjny humor, dlatego wiesz, on był mniej więcej przez pół roku, mniej więcej ja pamiętam, że jak tylko zrobiliśmy pierwszy program, to już w drugim, po drugim, przed jeszcze drugim już szły listy, wtedy szły listy, stary, wiesz, nie było, żeby to zdjąć, że nikt nie wie o co chodzi, no. Także słuchaj, bardzo mi miło, wiesz, no program w TVN był programem bardziej komercyjnym, wiesz, to był jednak program, wiesz, duże show, które było, powiedzmy, miało trafić do trochę bardziej, nazwijmy to, wiesz, masowego widza, chociaż oczywiście sporo mieliśmy takich elementów, które też były humorem abstrakcyjnym, który ja w ogóle kocham, ale niestety z tego powodu, wiesz, czasami niektórzy mają trudność, bo ja takich humorów uwielbiam, natomiast rzeczywiście Słów Cięcie Gięcie wspominam cudownie, bo ja pamiętam, jeździłem na ten program metrem, w ogóle dopiero co, wiesz, odpalili metro i nagle, i pierwszy raz spotkałem się wtedy reakcją, że ktoś spojrzał, z reakcją, że ktoś mnie rozpoznaje, bo ja wiesz, ale pamiętam, słuchaj, co było niesamowite. Co prawda u was tak scenografia wygląda troszeczkę, że ja pamiętam, że to było niewiarygodne, że ja jadąc do dwójki, robiąc ten program, na żywca go prowadziłem, element scenografii parę razy przywiozłem ze śmietnika. Szedłem, potem przychodziłem koło Woronicza, stał śmietnik i pamiętam, że jak dziś wziąłem z tego śmietnika taką starą tablicę z takimi świecami Champion. Były kiedyś świece samochodowe Champion, słuchaj, z lat chyba 60. Wziąłem to ze sobą, zaniosłem do studia, postawiłem, stało i już potem to cała Polska widziała. To było niesamowite, że ja tak ustawiłem jakiś element i to stało. Potem nie wiem, co z tym zrobili, ale to było rzeczywiście niewiarygodne. No. To podeprę się pytaniem, bo też na czacie jest, zaraz sięgnę na Twitterze. Dziękuję tylko bardzo za ten telefon. Wszystkiego dobrego. Mogę tylko pozdrowić na szybko? Możesz, jasne. Pozdrawiam moje wszystkie koleżanki i kolegów z pracy. Bardzo fajnie. Wszystko, nic więcej. Dziękuję bardzo. Przyłączamy się, pozdrawiamy. Choć nie trzymaj się. Cześć, cześć. Ejdem, a propos. Ale matki, wiesz, głos miał zadowolony. Myślę, że jest zadowolony z tych czasów. Jak tak Wiesz, bo jakby jakaś była taka ciśnieniowa historia pracowa, to może tak nie pozdrawiał, a jak pozdrowił, wiesz. No tak, to znaczy, że fajna atmosferka w tej pracy. Aiden pyta, czy nie zastanawiałeś się nigdy nad reaktywacją Szymon Majewski Show? W tym smutnym i brzydkim jak tył lodówki świecie ludziom przydałaby się każda garstka humoru, odskoczni od tej szarej, zbrukanej polityczną poprawnością rzeczywistości. Szymon Majewski Show był bardzo niepoprawny politycznie. No, zastanawiam się, czy dziś by w ogóle... Słuchaj, nie wiem, wiesz, Michał, sam się zastanawiam... Słuchaj, bo powiem ci tak, że to oczywiście cudowny dla mnie czas, ale też czas takich wielu ciśnień, wiesz, ja... może nie wszystkim sprostałem, bo też trochę tak jest, że mało kto wie, że jakiś koszt tego bawienia i tego, że oglądają cię miliony jest. Rozumiesz? To nie jest tak, prawda? No, bywa, że ciebie coś po prostu dotyka, że nagle masz wrażenie, że ja wtedy będąc takim tak zwanym trybunem trochę i tym takimś, kto nagle, wiesz, dźwiga, wiesz, sławę plus trochę, wiesz, politykę, sytuację, to co się dzieje po prostu w Polsce, analizuje, wiesz, też czułem, że jest jakieś oczekiwanie wobec mnie czasami nadmierne, wiesz co chodzi, że ja nie wiem, przykuję jakiś balon, no tak jak widzisz, on pisze. No tak. Ja oczywiście, jest coś takiego, że mam takie chwile, myślę sobie, kurczę, że może by kiedyś wrócić, z tej strony myślę sobie, wiesz, czy jest sens wracania do tej samej rzeki? Cieszą mnie, wiesz, trochę jakby inne rzeczy. Oczywiście wiadomo, że zawsze jest zapotrzebowanie na taki show, ale to też, wiesz, mam wrażenie, że muszą się spotkać parę rzeczy. Jakiś rodzaj, wiesz, twojej gotowości, twojego, pewnie też trochę wieku, na ile nie wiem, że ja może trochę po prostu lubię rzeczy bardziej kameralne, wiesz, trochę. Trochę tego, wiesz, producenta Arinkiego Rojensa, czyli wspaniałej jakiejś takiej jego, wiesz, energii, zezrzonej z moją, wiesz, cudownych aktorów, którzy wcieli się w to. Natomiast powiem ci szczerze, że nawet jak sobie przypominam pewne rzeczy, które były w moim programie, co on był 12 lat temu, to słowo daję, jakbym teraz je przełożył na tą dzisiejszą rzeczywistość, to nawet uwierz mi, że nagle sobie, wiesz, granica się przesunęła. Tak. Jesteśmy bardziej poprawni, oczywiście, wiesz, też... Mnie się on nie wydawał aż taki mocny wtedy, ale ja nawet jak teraz sobie przypominam niektóre żarty, myślę sobie, Jezu, nie. No właśnie, czy byłeś poddawany naciskom ze strony polityków? Pamiętam, że no, na przykład była posłanka, bo Samobrona jeszcze wtedy istniała i no, ty strasznie przedstawiałeś jedną posłankę, ona już zniknęła. Danutę Hojarską. Danutę Hojarską z włosami na klacie. Wiesz co, ale to ci powiem, że, wiesz co, to akurat powiem, że akurat ten Grebs, ona oczywiście świetnie była grana przez aktorkę i przez Aldonę, zresztą rewelacyjnie i w ogóle ta postać była świetnie... napisana i świetnie odgrywana. Natomiast rzeczywiście akurat powiem ci na przykład, że jak przypominam sobie te włosy, to uważam, że to już było za dużo i się jeszcze z niej dymiło. I słowo daję, że nawet to nagrałem teraz ostatnio w swoim podcaście, że mam takie wrażenie po latach, że ja teraz bym tego tak nie zrobił, wiesz. To jest jasne. Natomiast no wiesz, taki był czas też, może takiego potrzeby. Ja też pamiętam, że te oczekiwania to były niewiarygodne, wiesz, bo ja pamiętam jak dziś, że ja zresztą moją zasadą było taką, żeby naprawdę drzeć łacha ze wszystkich, wiesz? Czyli na przykład drzeć łacha też ze swoich wyborów. Czyli na przykład, jak nie wiem, załóżmy głosowałem na jakąś partię, z nich też drę łacha, że bliżej im do mnie, ale na nich zagłosowałem, ale też powinniśmy się z nich śmiać, że powinniśmy być bardzo... No obiektywnie, no wiadomo jakie są nasze wybory i każdy jakby po prostu nie widno, prawdopodobnie zdaje sobie sprawę wyborcą jakiej partii i pewnie, prawda, jestem. Ale niezależnie od tego, że nawet ktoś to wie i podejrzewa, to jednak staraliśmy się być obiektywni, czy robić o wszystkich grepsy. Pamiętam, wiesz, jak zaczął się nasz program i na przykład kończyły się władze SLD, to mówili nie kopie się leżącego. Potem, wiesz, potem dalej po prostu Platforma, to pamiętam też takich ludzi, którzy mówili, że, bo potem PiS, potem Platforma, potem mówili, słuchaj, że to też było ciekawe. Zrobiłem na przykład parodię, pamiętasz, Bronisława Komorowskiego, że tak świetnie robił Michał Zieliński. Kiedy pytają mnie? Nie, tak, no i wiemy tego ruchu. Kiedy pytają mnie? Wiesz, i ja pamiętam, jak ludzie, no, mówili do mnie, słuchaj, ale przepraszam bardzo, no ale śmiejesz się z Bronisława Komorowskiego, ale to powiedzmy tam jakiś nasz prezydent. Ja mówię, no ale momencik, słuchaj, ludzie, no to nie przeszkadzało, jak śmiałem się z poprzedniego. To momencie, no psu drzemy łacha, ktoś jest charakterystyczny, no to po prostu nawet z moich wyborów. Ja zresztą za każdym razem uważam, że nawet jeżeli na kogoś mam prawo się z niego drzeć łacha, czy nie mogę się śmiać z Tuska na białym koniu, prawda? I z jego, bo cholera, no na tym dziś polega praca komika. A dzisiaj rozumiesz? Się zmieniły czasy. Są wtedy... okopy, są tak, dwa okopy. Są bracie, dwa okopy i ale jak tak się po jednej stronie coś zrobisz, jakiś gest, coś, to już dla tamtych nie istniejesz. I odwrotnie. Wtedy jakoś więcej luzu też mieli politycy z wrogich sobie opcji. To znaczy nawet, nie wiem, czy można było wtedy powiedzieć wrogich. No, jakiś... Ale słuchaj, przychodził na przykład poseł PiS Poncyliusz, przyszedł do kabaretu. Przychodziła poseł Senyszyn na przykład, wiesz. Przychodzili normalnie i dawali tak drzeć łaka. Pamiętam Jan Rokita przyszedł do programu, gdzie robiliśmy, wiesz, chwilę potem parodię jego małżonki Nelly Rokity. Ja byłem przerażony. On tutaj, wiesz, ja z nim rozmawiam, a tam za chwilę już widzę, że ja myślę sobie, nie, ludzie, to jest w ogóle nie do przejścia. Więc... Wiesz co, słuchaj, na pytanie, kurczę, trzeba byłoby spytać, może zrobić jakąś ankietę, wiesz, można by z tym wrócić, tylko wiesz jak to jest, no, czas minął, trochę tam wszyscy, wiesz, jakieś kwasy były, ktoś tam odszedł. Pamiętam tutaj... twoją opowieść, że Jacek Kurski załatwiał ci braci Kaczyńskich do programu. Wiesz co, może, wiesz, moim marzeniem było zaproszenie, wiesz co, Marii Kaczyńskiej, nawet byliśmy, pani prezydentowej, nawet były rozmowy wtedy, jakoś, ja wiem, że ona wyraziła chęć, nawet mam jej list, wiesz, którym tam do nas napisała list, wyraziła chęć, że może przyjdzie do programu, wiesz, uważam, że wiesz, byłby to niesamowity program, wiesz, ale też, słuchaj, wiesz co, to jest tak, że wszystko jakby w swoim czasie, wiesz, ten program miał tak mocną energię, że trochę jest coś takiego, że jak, wiesz, taka ćma trochę do świecy, że on musi błysnąć. Praca była niesamowita, wiesz, ja robiłem tego Łąckiego, latałem, wiesz, to jest śmieszne, bo wiesz, będąc, właśnie moja żona ostatnio powiedziała, że zaczyna być podobny do Łąckiego, cholera, naprawdę, bo on miał takie włosy do tyłu, włosy, akurat zęby mam jeszcze, ale on miał jeszcze takie złote zęby, które nazywane były złotymi tarasami i nawet wiem, że złote tarasy były złe, że nazywają się zęby Łąckiego. Złote tarasy. I że wiesz, że nie można, że to jest, wiesz, taka trochę jakby dyshonor dla ten, ale ja pamiętam sobie, będąc tym Ońskim, to jest niewiarygodne, wiesz, robiąc wkręty, bo to były takie trochę pranki, wiesz, my wpadaliśmy, wiesz, na kongres Palikota, próbowaliśmy wejść do Sejmu i zawsze, słuchaj, za każdym razem to jest po prostu nieprawdopodobne, że ja, przebrany za tego Ońskiego, gdzieś tam tarzałem się po jakimś chodniku, coś robiliśmy w centrum i zawsze wtedy spotykałem rodzinę mojej żony. To jest coś niewiarygodnego, wiesz, że ja tam gdzieś, wiesz, się tarzam, robię coś, albo pamiętam, jak odgrywałem słabnącą złotówkę. Cholera, wtedy też słabła złotówka. Ciągle ona słabnie, to jest niewiarygodne. Grałem słabnącą złotówkę. Byłem przebrany za złotówkę. Tu miałem złotówkę, tu miałem, wiesz, jedynkę i słabłem to jako ta złotówka i chodziłem po mieście i słabłem. I leżałem na ziemi. Było mi słabo, wiesz, gorąco, słabo i sobie zawsze spotykałem, jak w takich jakichś upadlających momentach spotykałem rodzinę mojej żony, wiesz. I pamiętam, jak że leżę na pasach, jako ta złotówka, przychodzi ciocia mojej żony i mówi: Szymon, co ty robisz? Nie, ciociu, nagrywam program, a tam jest daleko gdzieś kamera. Wiesz. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo. Dzień dobry, Marcin jest z Warszawy z tej strony. O, cześć Marcin. Chciałbym się zapytać, panie Szymonie, o prawdziwość programu Mamy Cię. Czy to była ściema, czy trochę udało się ludzi wkręcić, jak to było naprawdę, ile może pan o tym mówić? Tak, mogę. Wiesz co, słuchaj, powiem ci tak. Rzeczywiście chyba najbardziej taki, bo były 3 sezony, jak wiesz, i pierwsze 2 sezony były rzeczywiście spektakularne, ponieważ my graliśmy te spoty, znaczy te wkręty tak zwane, te nagrywaliście to pranki, do puszki, tak? Do puszki dużo wcześniej, to wystartowało z pół roku wcześniej, więc ludzie o tym nie wiedzieli, wiesz. I rzeczywiście ten pierwszy sezon, drugi sezon był takim chyba najmocniejszym, bo wtedy naprawdę mieliśmy ludzi, chociaż... Do dziś, jak spotykam, wiesz, Grzegorza Markowskiego, to prawie przed nim klękam. No nie, to było coś takiego, że ja byłem pewien, że on, wiesz, że no nie, no ja byłem, słuchaj, no to był... Nie chcę tylko powiedzieć, że rzeczywiście te pierwsze 2 były najmocniejsze, bo ludzie byli totalnie zaskoczeni. Potem już trochę poszła fama, że my to robimy i jak już emisja nastała tego programu, to powiedzmy rzeczywiście w 3. sezonie już bywało tak, że się na przykład nie udawały, że ktoś mówił: dobra, mamy cię, ale byli też tacy, co podejrzewam, co niektórzy może się przyznają, że niektórzy, dobra, cholera, najwyżej podegram im, bo wiesz, wydali pieniądze na ten wkręt, na ten prank, czy tam jak to nazwać, a tu wiesz, im nagle znowu będą musieli odwoływać, więc niektórzy podgrywali. To trochę było widać, że oni wiedzą. Ale... Dlatego to, wiesz, było na 3 sezony. Ale co najgorsze, co myślałeś, że cię wkręcany zabije? Nie no, z Markowskim to było, słuchaj, coś takiego, że ja się nawet bałem w ogóle go potem spotkać, wiesz, samo co było z Wiktorem Zborowskim, nie pamiętam Wiktora Zborowskiego wkrętu, ale pamiętam Grzegorza Markowskiego, to było niewiarygodne, bo to było rzeczywiście, słuchaj, nagrane na jakimś, słuchaj, takim złomowisku samochodów, coś, on niby, nie komis, że on pojechał ze swoim przyjacielem, który grał w jego zespole, no w Perfekcie, żeby zobaczyć jakieś auto i ten... I my podstawiliśmy w pewnym momencie... Aha, i to ma taka sytuacja, że on mówi: słuchaj, ja ci pokażę, nie wiem jak to auto chcesz zobaczyć, wysiadł. Grzegorz Markowski, wiesz, sobie stał i ten wsiadł to auto, zaczął jeździć, czy kupić to auto, czy nie, i wiesz, jedzie. I przejeżdża za taki jakiś taki, wiesz, no nie wiem, za jakiś hangar, a za hangarem zamieniał się z nim rajdowy kierowca, który miał przygotowany cały układ, taki choreograficzny na tym aucie, jakiś rajdowy, ale taki totalny, wiesz, ze skokami, z jazdą na dwóch kółkach, wiesz. I po prostu, wiesz, my nie przewidzieliśmy tego, że po prostu Markowski się tak wkręcił, że wystraszył się po prostu, wiesz, że temu jemu kumplowi, nie wiem, coś tak, odbiło. Ja to teraz pamiętam, bo tam właściciel niby, co on robi tam, bo on tam tak, rozbijał jeszcze, ten samochód. Był właściciel, on rozbijał auta, przejeżdżam, tam coś się zapaliło, wiesz, zadymiło, w ogóle ten, gdzieś tam, na YouTubie jest ten wkręt, wiesz. Nie wyjedziecie stąd, ja wzywam policję. I ten Markowski, słuchaj, ja myślę sobie, że tam miał ciśnienie, wiesz, kurde, nie wiem, jak przy wykonaniu pierwszej autobiografii, czy ostatniej, nie wiem, chyba ze 300 na 270. Natomiast ja, wiesz, on bladł, nogi mu się trzęsły, słuchaj. Tam, nie wiem, oni wypadli do niego, wiesz, z kwiatami, bo oczywiście tam, tu, panie Grzegorzu, mamy cię, rewelacja, a ten, wiesz, tam, ty pierdalać, wiesz, w ogóle. Potem, jak on przyszedł sobie do programu, to ja prawie, wiesz, na kolanach klęczałem przed nim i byłem pewien, więc ja pamiętam jedną rzecz, że ja powiedziałem im, wiesz, że, bo bardzo stacja chciała, TVN chciał, żebym ja na koniec się pojawiał na tych wkrętach i ludziom dawał kwiaty. Ja mówię jeszcze, żeby w zęby dostać, nigdy w życiu, ja będę tylko w studio, wiesz, i tak dalej. A panu się podobał który wkręt najbardziej? Z panem Włodarczykiem. A to był taki, znaczy z panem Wodarczykiem. To ktoś się chyba zaciął czy coś takiego. Bo już tak, to było zaciął się, jeszcze cudowny był wklęt ze świętej pamięci, wiesz, Wodeckim naszym. Ale że co to było? Z włosami piękny, że, wiesz, że on jedzie przez, wiesz, tak, to było genialne, jedzie przez Polskę i widzi, wiesz, billboardy, i nagle ktoś widzi billboard gdzieś tam właśnie koło Łazienkowskiej i nagle, wiesz, nic tak w życiu, nic tam w życiu nie wyszło tak jak włosy, tylko widzi, wiesz, nie, siebie łysego i że na porost włosów. A, właśnie o to chodzi. I że reklamuje jakiś środek na porost włosów. I już wiem, że potem mi Wodecki powiedział, że on już w głowie przeliczał, wiesz, dzwonił już do prawnika, jakie będzie odszkodowanie za to. Tak. I rzeczywiście już liczył, wiesz, na te... A ja wszedłem teraz szybko do Google'a i tutaj tak, spytaliśmy Szymona Majewskiego o wkręt, który najbardziej zapamięta i wskazał numer zatytułowany Warszawa padła z udziałem Janka Wieczorkowskiego. A, no to był pierwszy, najbardziej spektakularny wkręt. Nie wiem, czy pan pamięta, jak Wieczorkowski, nomen omen Wieczorkowski, czyli no jakby wieczór, ściemnienie, ciemno, noc, głucho, ciemno wszędzie. Wszedł do, jakaś była taka akcja Zadzierzgnięcie, że on wszedł do Pałacu Kultury i niby tam go ktoś zostawił z jakimś sprzętem i niby tam coś zaczął włączać i nagle była podpisana zgoda na to, że wyłączono w ogóle cały Pałac Kultury. I ten koleś wpada do niego i mówi, stary człowieku, wyłączyłeś prąd w Warszawie. I on, wiesz, nagle Warszawa padła, ale normalnie taki, wiesz, blady, naprawdę, ręce się trzęsą. I on zobaczył, wiesz, że w promieniu, wiesz, wyszedł, zobaczył, że cały Pałac Kultury jest ciemny totalnie, no, że on wyłączył. Że wyłączył po prostu Warszawę. I wtedy właśnie wyłączono Pałac Kultury. W ogóle, wiesz, załatwienie tych zgód tam, nie wiem, chyba trwało ze 3 miesiące, wiesz, wyłączenie Pałac Kultury. Chociaż teraz w dobie wysokich cen za prąd właśnie dostałem 30%. Może to jest jakaś opcja, wiesz, że Wieczorkowski powinien, wiesz, wrócić i wyłączać Pałac Kultury. Marcinie, to było super pytanie. Czy chciałby pan pójść na 150. przedstawienie One Man Show? Tak. Jak pan jest z Warszawy? Wpadłby pan, nie wiem, z małżonką? Z małżonką, tak. To ja zapraszam serdecznie do Och Teatru. Wie pan, to tam się, jak pan poda tam komuś, kto tam z panem rozmawiał, imię, nazwisko, to będzie czekało zaproszenie na pana. Tak, dziękuję bardzo. Dobra. Chciałbym pozdrowić żonę, Żonety. O, tak, absolutnie. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Bo to o małżeństwie ja mówię, wiesz, o ciężkie to jest. Ciężkie. Wszystkiego dobrego. Zeno pyta na czacie, czy kto miał do ciebie największe pretensje o wyśmianie go oraz czy ktoś kiedyś podał cię do sądu. Tam było na granicy rzeczywiście, chyba mieliśmy jedną rozprawę z panią Danutą Hojarską i było tam, no ale tam w pewnym momencie jakoś to się po prostu rozeszło, wiesz. No mieliśmy jakichś takich parę sytuacji, że nie wszyscy byli zadowoleni z tego, ale wiesz, to też... Wtedy to nawet niektórzy, wiem, że nawet lubili, wiesz, te swoje parodie, że to jest jakby tak, wiesz, wiesz, życie polityka takie jest, no czasami ciebie to dotknie. Fakt, że jak rzeczywiście patrzę, niektóre te parodie były jakieś, wiesz, takie, wiesz, mocne, ale na przykład pamiętam, że słuchaj, właśnie na przykład świętej pamięci, wiesz, Andrzej Leper totalnie, w ogóle, wiesz, miał jakiś tam po prostu luz i pamiętam, że nawet do mnie jak do Ońskiego, słuchaj, no przecież Andrzej pamięta, że wchodziliśmy na jakąś debatę prezydencką, ja próbowałem się dostać, to wszyscy uciekali. Nawet, uwaga, właśnie teoretycznie wyluzowana Platforma też uciekała i tam wszyscy nagle, że nie chcą. A właśnie, wiesz, Andrzej, panie przewodniczący, do mnie mówię, tam, panie przewodniczący, zapraszam i chciał mnie wprowadzić na debatę prezydencką. Dlaczego nie wprowadzacie pana przewodniczącego? No wiesz, partia MO, no już mnie nie wpuścili. Ale wiesz, no niektórzy mieli dystans. Zresztą, wiesz, no trzeba mieć trochę, ja tak trochę mówię, próbuję zaczarować ten dystans, bo ja go też wiele razy, będąc tak zwanym rozpoznawalnym człowiekiem, nawet wiesz co, wszedłem, jak dzisiaj była zapowiedź naszego programu, nie czytam komentarzy, ale wszedłem akurat na jeden, no sorry, i tam było w ogóle, wiesz, znowu, i ja się uczę takich rzeczy, wiesz, ja bardzo lubię młodzieżowy slang, ja próbuję, znaczy, nie, to jest najstraszniejsza rzecz, jak stary taki, wiesz, dziadels mówi młodzieżowy slangiem, ale tam było, ale niektóre są fajne rzeczy, wiesz, teraz na gusie wbija na kanał, wiesz, tak. Mówisz się ziomale i tak dalej. Tak, robi się, wiesz co robimy? Robimy dymy. Robicie dymy, ale nagle, wiesz, i ja tak czytam, się, no i coś, i pierwszy wyglądam, no i przyjdzie ten, kurde, co ten bezbek? Bezbek. I teraz uważaj, straszne. Ja czytam i myślę sobie, kurde, ktoś mi, wiesz, zarzuca. Ja zrozumiem, wiesz co, że, ale patrz jaka od razu myślę, że Esbek, że może jakaś współpraca. Ja myślę sobie, że byłem młody, że Bezbek, że może, wiesz, jakiś cholera, że komuś, że coś takiego i wiesz, już tak jakieś serce, no tak. A potem od razu, wiesz, tu słownik, wiesz, do syna dzwonię, co? Nie, że Bezbek, że jest nieśmieszny. Że nieśmieszny. Słuchaj, ale wiesz co, ja w ogóle jestem, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że wiesz co, że następuje czasami, wiesz, zderzenie pokoleń. Nie ma co w ogóle udawać. Tak jak dla mnie w pewnym momencie, wiesz, ktoś był śmieszny, potem przestaje, to musi się tak zmieniać, wiesz, to jest niemożliwe, wiesz, my nie będziemy, no nie zacznę nagle, wiesz, hej, siema ziomal, wbijaj, hej, bez beki, to no nie da rady, no tak. Zawsze to będzie, wiesz, no dziadostwo, no nie ma co, mówisz do swoich, wiesz, i to jest oczywiste, że każde pokolenie ma swoich mistrzów i wiesz, no nie można się trochę na to obrażać, że ktoś będzie matowy na moje poczucie humoru, prawda, że wiesz, będzie patrzył, nie wie o co mi chodzi, wiesz, gorzej, że to bywa, że to moja żona, wiesz, patrzy na mnie, ona mówi, znowu ten żart, nie, proszę cię, nie zaczynaj. Przeczytam ci tylko, bo tutaj śledzę, no. Czat zasuwa, ale wychwyciłem, co pisze legalna kasacja pojazdów. Uwielbiałem Szymon Majewski Show. Szkoda, że TVN zrezygnował z ADHD TV. Pozdrawiam i naprawdę wychowałem się na Szymonie Majewskim Show. To jeszcze do Szymona Majewski Show wrócimy, ale że mamy kolejny telefon, to słuchamy. Halo, halo? Halo, halo, witam. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. Miałem takie jedno pytanko. Skąd, Szymon, wziąłeś się w filmie Killer? O, bardzo dobre pytanie. Tutaj nawet też było pytanie o to, czy tantiemy z obu killerów są takie, że mógłbyś do końca życia się nic. Słuchaj, a wiesz, że niektórzy... Jak masz na imię, kolego, przepraszam? Bartek. Wiesz, że niektórzy, no bo już wiesz, czas płynie i niektórzy to w ogóle nie wiedzą, że to ja, wiesz, to jest niesamowite, naprawdę, ale ostatnio nawet spotkałem sobie jakiegoś gościa, który jest operatorem i wiesz, pracuje przy filmach, mówi, zaraz, momencik, to ty? No ja tam jestem strasznym lesem, wiesz, ja tam ile, 25 lat, dopiero co dzieci się urodziły. Słuchaj, to było coś takiego, że ja wtedy prowadziłem program Słów Cięcie Gięcie, o którym zresztą tutaj była mowa i jakoś się spodobałem reżyserowi Julkowi Machulskiego i on tam postanowił ze mnie zrobić aktora. Co prawda ja cały czas twierdzę, że nie wyszło, bo ja nie jestem aktorem, ja raczej jestem, wiesz, no, nazwijmy to... No nie, niektórzy twierdzą, że bezbekiem, ale też takim, wiesz, że ja wykorzystuję sytuację tu i teraz do kreowania jakichś, wiesz, historii. Ja nie jestem taki, że mówi anegdota, czak, prask, albo też, no nie mam może przysposobienie aktorskie, ale raczej aktorem nie jestem. No i zaproponował, to mnie dla mnie był, wiesz, totalny zaszczyt. Kurczę, Machulski, wiesz, no kurczę, idol, seksmisja, wiadomo o co chodzi. I nawet nie wiedziałem, że, wiesz, zagram w takim hicie, który gdzieś tam dla młodych będzie jakimś, wiesz, no takim pokoleniowym filmem, bo to trochę tak z Killerem jest. Cytaty są, słuchaj, spotykam ludzi, którzy znają cytaty, którzy mi mówią, co ja mówiłem, a ja już nie pamiętam, ale uważaj, spotykam cały czas jednego gościa, który uważa, zresztą ja się z nim akurat zgadzam, że naprawdę zagrałem tam beznadziejnie. Naprawdę mam takiego faceta, którego co pewien czas spotykam, znajomy, który mówi, ale dałeś ciała wtedy w tym filmie. A ja mówię, co, tak źle? On mówi, nie, no ale wiesz dobrze, że to było słabe. Ja mówię, no ale wiesz, że to było słabe. A ja mówię, no ja nie byłem aktorem. Ja nagle zaczynam się tłumaczyć. A on mówi, ale wiesz, że dałeś ciała, ale po całości, to było cienkie. Ja mówię, no wiem. A on mówi, ale wiesz, że to było cienkie. Ja mówię, no ale na tle Jerzego Sztura każdy będzie cienki. No tak. Ja pamiętam tylko, że byłem zły, kurczę, w tym filmie, że, bo tam, wiesz, cholera, dostałem zaszczyt, stary, z bronią obiegałem. No i pamiętam, pan Jerzy Sztur tylko nie chciał, żeby że ja biegałem za trapą i on powiedział, że tylko profesjonalny aktor z papierami biega z prawdziwą bronią, a ja, że mogę za trapą i że właśnie jej nie dostanę i tak dalej. No. Także wiesz, ja byłem takim wtedy no bardziej, wiesz, dziennikarzem, ja zresztą w radiu pracowałem, więc byłem, wiesz, dziennikarzem i nagle tutaj się dostałem między taki, ja tylko pamiętam jak siedziałem, słuchaj, w tak zwanym barobusie, gdzie, wiesz, tu jakieś tam strogonowy, tam, wiesz, ogórkowa i taki siedziałem, a tu, wiesz, siedział Rewiński, siedział, wiesz, Jerzy Sztur, tutaj, wiesz, Englert. I tak tylko, wiesz, i ja taki, wiesz, młody adept. I oni, kolego, tam pamiętaj, że coś, a ja, wiesz, taki już spalałem się w blokach, wiesz, nawet nie wiedziałem, co to jest, wiesz, bo ja już chciałem grać, a nie wiedziałem, że właściwie w tym zawodzie, to wy tak macie, wchodzicie 8, ja już byłem trochę wcześniej, wiesz, starszy pan, a ty, wiesz, odpalasz, jesteś tak, za 10. A to tylko, to teraz już po latach, wiesz, kiedyś, słuchaj, ja ci tylko powiem, że ja, ty pamiętam w 94, bo nasze, chcę powiedzieć, że takie nasze drogi były tak zupełnie inne w mediach, ale razem wystartowaliśmy w tym samym mniej więcej czasie i na końcu dzisiaj ty robisz wywiady z ciekawymi ludźmi w Radio Z, a ja robię w kanale sportowym. No tak, jak widać, to ale... jak pierwszy raz miałem wystąpić na żywo w telewizji, ja nie spałem całą noc i nauczyłem się tego, co mam powiedzieć na pamięć i wyszło tak sztywno, ale dziwię się, że mnie w ogóle drugi raz każdy zaprosili. Ma taki, słuchaj, ja bym tam zobaczył jakieś swoje pierwsze taśmy, ale chcę, Bartek, ci powiedzieć tylko o tym, że ja nie wiedziałem, że właściwie granie, bycie w takim filmie to jest non-stop czekanie, wiesz, ja się nauczyłem tej roli, chciałem już, miałem energię, miałem pomysły, wiesz, oczywiście miałem pomysły, żeby powiedzieć po swojemu, a wiesz, Makulski, dziękuję, nie trzeba, tylko wiesz, żeby rolę. I ja tam, wiesz, cały czas, wiesz, taki spalałem się w blokach, a oni, wiesz, drzemka, kawka, jeden się przykrył kocem, wiesz, tu pan Jerzy Sztur, a ja, wiesz, potem po latach pozrozumiałem, że rzeczywiście w tej chwili, jak tylko, wiesz, gdzieś tam czekam, to od razu oko mi leci, ja drzemkę uwielbiam, odfruwam, wiesz, od razu, tak jak mój dziadziuś, który zasypiał, wiesz, z głową na szafie, wiesz, cudowna sprawa i trochę się od tego, wiesz, taka partyzancka, powstańcza drzemka, a oni wtedy cały czas, wiesz, relaks i tutaj wchodzili, grali genialnie, a ja, wiesz, spalałem się w blokach i dlatego czasami już tak to przeżywałem, że nawet wychodziłem, to byłem taki drętwy, cholera, no drętwy, ale ja jeszcze to poprawię. I ten znajomy, ale wiesz, że ty źle zagrałeś. A tobie się, Bartku, podoba moja rola w tym filmie? Jak najbardziej, tylko chętnie bym porównał twoją rolę z tą w Och Teatrze. A, byś chciał zobaczyć. Ale już oddaliśmy zaproszenie. Ja może taka wasza skalegia, może nam, ale prosiłem też się i pójdę żoną na dotek do teatru. Słuchaj, no to wiesz co, ja mogę dać, tylko że na kwiecień. Na marzec. Chcesz przyjść w marcu? Nie ma problemu. Może ja mogę. Ale na męża czy na... termin. Bo gram, słuchaj, 26 marca gram ten monolog o małżonce mojej szanownej One Man Show, czyli taki pantoflarska spowiedź pantofla. Chcesz na to przyjść, tak? Tak, bardzo chętnie. Słuchaj, to ja tutaj się umówię, to zostawimy też dla Bartka. To tam dział, halo, halo, technika, światłowód. To zostawiamy światłowód, u tego tak. Pana portiera, tak, to ja zostawię, tak, podwójne zaproszenie, jakoś to załatwię, najwyżej sam kupię, ale wiesz, da radę, no. Porządny gość, także Bartek, dzięki. Dzięki, Bartek. Dzięki, pozdrawiam. Trzymaj się, cześć. Na czacie ktoś tu napisał, Dawid Parulis, wkręt piroga z tatuażem choinki zapachowej na plecach. To było największe mistrzostwo, pamiętasz? Kurczę, ale wiesz, że ja tego nie pamiętam, ale to nie było w kolejnym Mamy Cię potem w edycji późniejszej, którą poprowadził kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, bo ja właśnie tego nie pamiętam, ale tu mogę mieć, wiesz, lukę, tak zwaną watową, no ale wiesz co, rzeczywiście tego akurat wkrętu nie pamiętam, wiesz. Bartłomiej Jeleń, pytanie, skąd pomysł na prezenty w Szymon Majewski Show? Muniek Staszczyk dostał mapę Żoliborza posypaną pieprzem, o co chodziło z krową dla Andrzeja Grabowskiego? Co, nie pamiętam, co chodziło z krową, ale posypaną pieprzem, bo ale pamiętam, że krowę? Wiesz co, Muniek Starszy w słynnej piosence tak. Jezu, no genialnej, że mój sąsiad, tak, mój sąsiad, tak. Wiesz, Benedek, wspaniały, wiesz, kawałek, tak. Warszawa budzi się z przepicia. Jaki miał tytuł ten kawałek? Kurczę, no najsłynniejszy na świecie, no... Cholera, nieważne. I on śpiewał właśnie pieprzony Żoliborz, stąd jakby był Żoliborz właśnie popieprzony, natomiast właśnie z prezentem dla Andrzeja, ja do dziś nie zapomnę, jak ktoś dostał od nas prezent, że to coś tam, że psy dupami, mieszkasz, gdzie psy dupami szczekają i my sobie zrobiliśmy psa, który szczekał tyłkiem. I nawet było coś takiego, że ta dupka psia, no wiemy jak wygląda, taki... No tak. Taki cycuś, prawda, różowy. Tak. I ona, słuchaj, szczekała, wydawała odgłos i tak jeszcze... Tak, tak jakby z takimi, wiesz, zbotoksowana dupka psia wydawała taki odgłos szczekania i puszczała dym. Stary, żeby zrobić to, był świetny chłopaczek, który robił te prezenty i on wbudował jakiś mechanizm, nie wiem... jak, nie wiem, Elon Musk, który poruszał tą psią dupką i na pilot, rozumiesz, ona robiła B i szczekała, wie, B, i jeszcze dym z niej leciał, coś niewiarygodnego, wiesz, więc ale naprawdę... Pomysł na coś takiego to jest... Słuchaj, na przykład Adam Małysz dostał, słuchaj, narty do skoku w bok, do dziś ma je w swoim muzeum. Jakie narty? Do skoku w bok. Jak to? No tak, do skoku w bok, słuchaj, narty były, które skręcały tak, wiesz, w prawo i po prostu no, do skoku w bok. Mówił, że rzeczy się świetnie się sprawdzają. Adam Małysz zresztą bardzo lubił nasz program i przyszedł do nas do programu, dostał narty do skoku w bok i mówi, że wypróbował w Planicy i rzeczywiście wylądował w sąsiedniej miejscowości. No, wiesz, i go szukali, ale miał rekord. No. Mamy kolejny telefon, ale zobacz, jeszcze tylko tak. Zosia Sawula, prosimy coś o kulisach podcastu Mówi się, kiedy pan i Asia Kołaczkowska w Hate Parku. Polecisz Hate Park Asi? Słuchaj, polecę, wiesz, no ona się boi może tego pierwszego członu, wiesz, że hejt, wiesz, nie, że... ale tu zobacz, tu nawet ktoś pytał na samym początku, jak wszedłem na czat, to pierwsze było, za co hejtować Szymona Majewskiego. Nie, no nie ma ciebie za co. Czy nie, jest? Wiesz co, no, nie no. Bracie, no ja pamiętam, jak robiłem to moje podejście do kanału na YouTubie, takiej, no właśnie o tym rozmawialiście, że tak. Wy wytrwaliście i macie sukces i no to jest taka rodzinna gula, dlatego z tego się nie, z powodu rzadko spotykamy, bo tak wiesz, włączam, syn mi mówi, wiesz, no słyszałeś kanał, nic nie wiem kto to, no tam jest 6, że Stanowski, nie znam, o co w ogóle chodzi, jaki internet, ale ja, jak wiesz, zaczynałem, pamiętam ten swój, wiesz, vlog, kanał, tak, zresztą nagrywany, wiesz, w garażu teściowej, to właśnie na początku oczywiście był hejt totalny, a potem nagle zaczęło się pojawiać, tak, no że dobra, odeszli ci, którzy tam mieli gulę albo im się nie podobało, bo wiadomo, że ja z mainstreamu no to po dupie dostanę, bo to jest pierwsza rzecz, którą się tam dostaje. Teraz już jest trochę inaczej, no wiesz, to było 10 lat temu. Ty byłeś prekursorem, no, trochę wtedy tak. Się nie odchodziło i z telewizji na YouTube. No właśnie, dokładnie, więc było wiadomo, że dostanę po tyłku. No tam zostałem oklepany i pamiętam, jak zostało już, wiesz, ci tam odpłynęli już do innych, już nie będą się mną zajmować i nagle właśnie znajomy mówi, stary, nie czytasz komentarzy, ale naprawdę jeden jest dobry. Ja mówię, no co? No bo tam jeden się wdarł właśnie na ten mój, wiesz, te komentarze pod filmikiem i nagle się zorientował, że wszyscy piszą, że w miarę okej. I on, hej, moment, ale dlaczego nie hejtujecie? Hejtujcie. Wiesz, takie, wiesz, hasło do tego. Ja na przykład lubię dowcipne, wiesz, jeżeli ktoś ma ci przywalić, ale w dowcipny sposób. Pamiętam, jak zrobiłem na tym swoim kanale na YouTubie jakiś... Musiałem sobie dobrze, to już nie wiem, jak ich, wiesz, ująć, może tym, zrobię sernik i zrobiłem sernik, zresztą kiedy chciałem ująć Edwarda Miszaka sernikiem, ja zawsze jak już z kimś mam kryzys, to robię sernik, wiesz, i no Edward zjadł i mnie opieprzył, potem programu nie było, natomiast chciałem ująć tych moich, no hejtują mnie, to zrobię sernik, pokażę im, jak robię sernik, bo tak znajomy mówi, stary, na YouTubie trzeba tak od serca, od siebie, po prostu, po ludzku. I mówię, kurwa, nie wiem, co zrobić, dobra, zrobię sernik, wiesz, tak jak mnie mama uczyła, wiesz, świętej pamięci, zrobiłem sernik, pokazałem się, ten sernik, tak robię ten sernik, kochani, dla was, hej, moi widzowie, nie hejtujcie, sernik. I pierwszy komentarz, stary piernik zrobił sernik. To było dobre. I trzeci, który był naprawdę genialny, tu można zakląć? Można. Słuchaj, tak. Było coś takiego, że ja mówię, dobra, słuchajcie, a propos właśnie hejtu, ja mówię, słuchajcie, dobrze, okej, dobra, zbieram baty ciężko, nie wiem, po co wchodziłem na ten YouTube. Ja zresztą trochę gadałem, pamiętam wtedy z szefem Google'a na Polskę, z Sojką, słuchaj, nie róbcie takiej pompy wokół tego, ja zrobię ten kanał powoli, wiesz, i ludzie zaczną to oglądać, nie róbcie, że tu wielkie przejście, transfer, nie róbcie, wiesz, tak, że tam Lewandowski przechodzi do Termaliki. To prawda w ogóle? Nie, chyba nie. No, zostaje w Bayernie. Że wiesz, że nie róbcie, bo ludzie się nastawią i będzie gula, bo się rozczarują, rozumiesz? I pamiętam, że ja mówię, dobra, i tam, wiesz, zbierałem ten hejt, mówię, dobra, słuchajcie, ale wiecie co? Hejtujcie mnie, ale w taki jakiś pozytywny sposób, tak żebym ja coś z tego miał, pozytywny. I komentarz był, Szymon, jesteś chujowy w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Jest to, dobra, ale wiesz co, jeśli chodzi o Jasię Kołaczkowską, którą rzeczywiście robię, to zapraszam serdecznie, jak lubicie podcasty. Gdzie w ogóle ten podcast jest? Na Spotify, ale nie tylko, to się rozniosło, wiesz, po całej Polsce, raz w lesie go widziałem. No tak, dziwna rzecz, wiesz, wchodzę naprawdę, wiesz, a tam widzę światłowód, wchodzę, wiesz, podcast. To jest taka technologia, stary, wiadomo, no. Elon Musk jest wszędzie, ale słuchaj, rzeczywiście robimy podcast Mówi się i z Asią Kołaczkowską, którą kocham i którą uwielbiam, Kabaret hrabi i ją w ogóle, to jest moja miłość. Od lat, ona nawet od czasu, kiedy spojrzała podczas jednego sketchu na mnie ze sceny, jeszcze jako kabaret potem, moja żona to zauważyła i wiedziała, że coś nas kiedyś połączy, wiesz. I żona mówi do mnie, słuchaj, że ona na ciebie patrzy. I ona rzeczywiście było spojrzenie Jaśki, a wiecie, jak Jaśka Kołaczkowska spojrzy, to dobrze wiemy, co to za spojrzenie, wiesz. No po prostu to jest spojrzenie, które wybrało, wiesz, co chodzi. No tak jakby trochę, wiesz, stwórca spojrzał. I zaczęliśmy robić podcast Mówi się, który jest... komiczny, ale też mówimy tam o serio rzeczach, wiesz, o poważnych. Ale oczywiście w nasz sposób, wiesz, trochę tak jakby, wiesz, o jakichś trudniejszych momentach w naszym życiu, takich trochę, wiesz, jakby meandrach tego zawodu, wiesz, ale też z uśmiechem, wiesz, też, wiesz, o rodzinie, o dziadku, wiesz, bardzo fajna komitywa, to się nazywa Mówi się, zapraszam serdecznie. Super. Chciałem właśnie zareklamować. Ale za Asią możemy przyjść kiedyś, ja ją namówię. O, koniecznie. Wiesz, ja ją znam akurat. Nasze dzieci chodziły do klasy i nawet się zaprzyjaźniły. Kasia jest gigantką, Kasia jest niesamowita, tylko trzeba jasno jakby, wiesz, określić pewną, bo jestem taki, wiesz, ja mam tam problem, że ja trochę zagaduję. Zresztą zauważyłeś, że ja z tym gadaniem... Nie, tu o to chodzi, żebyś to ty gadał. Więc ja gadam nawet w nocy, stary, naprawdę. Wiesz, jak jest cisza, to moja żona, wiesz, ma najcudowniejsze momenty. Więc dla niej ciche dni to jest wybawienie. Rozumiesz, o co chodzi? Tak. Bo ciche dni czasami w niektórych związkach są karą. Dla mojej żony jakby są wybawieniem, wiesz, no. Poza tym, wiesz, ze mną te ciche dni są cichymi minutami, bo ja zaraz muszę coś powiedzieć jednak, wiesz, no. Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo? Cześć. Cześć, cześć. Halo? Cześć, witam. Dzień dobry. Hej. Jesteś. Witam Szymonie, witam Michale. Siema. Mam do was pytanko, znaczy w sumie do Szymona, bo wychowałem się na jego programie. Widziałem często, jak zaskakiwał ludzi i czy często nie było takiej opcji, żeby zaskakiwać jeszcze więcej i tak dalej ludzi? Ludzi sukcesu i tak dalej. Ale znaczy mówisz, żeby te wkręty, tak, w Mamy Cię były trochę tak jakby mocniejsze, tak? Tak, tak, właśnie. A jak masz na imię, przepraszam? Kamil. Kamil, słuchaj, ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Nie wiem, no ja po prostu może nie mam odwagi, ale jak sobie wyobraziłem, wiesz, że można było przyprawić o, wiesz, tam palpitację, wiesz, Grzegorza Markowskiego, no to też nie można było tak robić, żeby, wiesz, ludzie, bo potem, wiesz, no jednak warunkiem tego programu było jakby, no, przyjęcie, dobra, muka była, no to przychodzę do ciebie i występuję, prawda? Tak. Więc, no, musiało być, wiesz, to, jestem pewien, że to, no, wiesz, tak jak teraz, prawda, no, był taki czas na te pranki, które były dużo modniejsze, znaczy mocniejsze, prawda, czy tam na YouTubie, czy na to, co robił, prawda, Wardęga, wiesz, na przykład, no to sobie wyobrażam, że on na randomowych ludziach, nie? No na... tak, więc wiesz, słuchaj, może ktoś po mnie przyjdzie jakiś tam, nie wiem, odważniejszy, ja jestem wiesz, nadwrażliwcem, cholera, i wiesz, potem bym nie spał, ja już mówię, ten Markowski mi się przypomina w nocy, wiesz, drżące ręce. Szymonie, przepraszam, że przerwę, nie? Wiesz co, bo ja jestem z Pragi, nie? Tak. Wychowałem się w ośrodkach, w domach dziecka i tak dalej, nie? I codziennie zawsze sobie wymyślaliśmy różne tam jakieś i coś tam odwalaliśmy, nie? Czy to w szkole, czy gdzieś. I takie fajne scenariusze jakieś, po prostu kabarety, wariacje robiliśmy, nie? I czy wy nie mieliście czegoś takiego, jakiegoś scenariusza, żeby coś, w kogoś w coś wkręcić, żeby po prostu, no, dostał szału, nie? Kurczę, wiesz, no, co innego, wiesz, jak robisz to gdzieś tam, wiesz, w szkole i wiesz, między swoimi znajomymi, no, tak zwane jakieś, wiesz, bekowe historie. Ja tak sobie wyobrażam, że, wiesz, bo w ogóle w Mamy Cię scenariusz był, on był po prostu napisany, albo, wiesz, to byli aktorzy, wiesz, ludzie, którzy, wiesz, uczyli się, wiesz, swoje roli, wiesz, to wszystko musiało się zazębiać, wiesz, kamery i tak dalej, dużo kamer. To myślę sobie, że, wiesz, co można by jeszcze po prostu mocniej zrobić, to ja już nie wiem, wiesz, co by tam miało być, wiesz, co innego, taki wkręt szkolny, gdzie wiadomo, wiesz, ja pamiętam, jak pojechałem na obóz harcerski, miałem przerąbane, bo pojechałem odwiedzić, wiesz, harcerzy 16, a propos właśnie, i oni mi sobie, wtedy robiłem Mamy Cię, ale jako tam stary scout, wiesz, przyjechałem do nich, odwiedzić ich na obozie, no i oczywiście, wiesz, jakby zresztą Mamy Cię to non-stop, ktoś mi robił jakieś beki, ja już się bałem, wiesz, gdzieś właśnie wychodzić, wiesz, że zaraz coś mi coś zrobią, ja już tak byłem czujny i pamiętam, że mi usmażyli, słuchaj, kotlet schabowy. Wtedy jeszcze jadłem mięso, kotlet schabowy, owinęli bandaż, na szczęście nieużywany. Bandaż owinęli, zrobili normalnie w panierce i usmażyli jak kotlet schabowy. Wiesz, i cała, ja idę z tym obiadem, wiesz, siadam gdzieś tam, kroję sobie. I nie wiem, o co chodzi, myślę, że dobra, cholera, no, ale że takiej jakości mięso, że takiej jakości mięso na tym obozie próbuję i widzę, wiesz, że wszyscy tam leją, to ja myślę, kroję mi się, o co chodzi, patrzę, wyciągam, a tu taki bandaż, wiesz, na szczęście, mówię ci, całe szczęście, że nie był z jakiejś tam izby przyjęć, wiesz, no, z jakiegoś biednego soru, natomiast rzeczywiście ja jestem taki, wiesz, że Wiesz, czasami to nawet, wiesz co, żałuję, że ja taki może cholera powinienem być trochę, wiesz, odważniejszy. Ja czasami, wiesz, obserwuję, są tacy ludzie, wiesz, no nie wiem, na przykład jak, wiesz, w mediach, którzy może bardziej przekraczają te granice, bardziej gdzieś tam puszują. Są tacy, którzy, wiesz, idą jakoś mocniej. Ja jednak zawsze z tyłu głowy miałem, wiesz, tak, cholera. Właśnie, bardzo ci dziękujemy za telefon. Dziękuję bardzo. A ja chcę o to pytać, bo znalazłem zgryt, zadał właśnie trochę w tym klimacie pytanie. Dlaczego nie poszedłeś po bandzie i nie stałeś się polskim Saszą Baronem Cohenem, dla którego nie było świętości, wiadomo, jak tak, to Bora. I czy to dlatego, ten... bo teraz mi się przypomniało, tak, jak czytałem o tak. mamin Szymku, to powiedziałeś, że ze względu na mamę, bo ona zawsze cię tak. prosiła, żebyś no, nie dowalał, żebyś mówiła ci, że o, jemu będzie przykro. Zresztą w monologu jest w ogóle, wiesz co, Jarosławie Kaczyńskim jest właśnie i o żarcie z niego i o tym, co moja mama by powiedziała. Wiesz co, słuchaj, mogę na to pytanie odpowiedzieć? Tak, dokładnie, bo to nie jestem ja. Ja rzeczywiście, wiesz co, wielokrotnie, na przykład pamiętam, jak robiłem Szymon Majewski Show i bywało na przykład, że ludzie mnie namawiali, wiesz, idź mocniej, dalej, wiesz, i ja czułem, że prawdopodobnie, kto wie, może ten program by się utrzymał nawet dłużej, gdybym ja jechał po ładzie. No, słuchaj, Serawi, no, różni są ludzie, wiesz, ja, wiesz, no, Sasza może mówić za siebie, ja mówię po prostu za siebie, no, każdy ma jakiś swój limit, wiesz. Ja zresztą nigdy nie byłem, wiesz, być może, wiesz co, to jest kwestia jakichś, przyznaję się do tego, własnych jakichś ograniczeń i których mam w sobie, że ja zawsze widzę pewne rzeczy, wiesz, często zresztą mi się zdarzały, że ja czułem, że już jest, że jakby to jest limit. Pamiętam, wiesz, jak byłem, taka sytuacja, zresztą bardzo taka wstrząsająca dla mnie, jak byłem właśnie Ońskim i tam robiłem te swoje jakieś draki, to były właśnie takie pranki, szedłem, poszedłem po dworze centralny, tam robiłem jakieś jaja i byli pod tym dworcem, wiesz, siedzieli ludzie bezdomni, wiesz, no. No trunkowi na ogół, wiesz, goście z takimi, wiesz, trochę pokancerowanymi twarzami, no biedni, no kurczę, wiesz. No, no ja pamiętam, jako Łącki podbiegam z kamerami, robimy jaja, wiesz. I pamiętam, wiesz co, taki moment, jak jeden mnie wziął na stronę i powiedział: Szymon, wiesz co, coś chcę powiedzieć, bo ja wiem, co ty robisz, ty, Szymon, no to jest, udajesz tutaj, wiesz, gościa. I on mówi: wiesz co, Szymon, wyłącz mikrofon. Ja wyłączyłem mikrofon, a on mówi: wiesz co, on do mnie mówi: słuchaj, kurczę, wiesz, jestem w ciężkim położeniu, widzisz, no wylądowałem na ulicy, nie takie było moje marzenie, wiesz, wiem, że ty robisz jakby żarty i że to jest twoja praca, a ja mam taką, wiesz, sytuację, że wiesz, cholera, tam jestem bezdomnym od lat, rodzina mnie wyrzuciła, nie mam kontaktu, też mam trochę za uszami, wiesz, narozrabiałem, nie chcę, żeby mnie oglądali w takim stanie i mówi sobie: zobacz, jak my wyglądamy, widzisz, kurczę, zobacz, ten, kurde, ma tutaj łachmany, ten śpi ze mną gdzieś tam, wiesz, przy jakichś rurach, wiesz, pod dworcem. Nie kręć tego, wiesz. I ja, kurczę, wiesz, powiedziałem: dobra, słuchajcie, idziemy, wiesz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja pamiętam, i to pamiętam, do mną wstrząsnęło, wiesz. Ja oczywiście, kurde, zdaję sobie sprawę, wiesz, że telewizja ma swoje prawa, no musi być show, on musi iść, wiesz. Ale na przykład miałem taki moment, pamiętam, jak dziś, wiesz co, Rinkę Rojens, mój producent, który, wiesz, teraz po latach myślę sobie: kurde, no, wiesz, jakiś wizjoner tego, prawda, wszystkiego. Myślę sobie: kurczę, no, miał taką koncepcję i mówi do mnie: słuchaj, były wybory i on mówi do mnie: słuchaj, rejestrujemy partię. Jako Oński. Słuchaj, na spotkanie z Ońskim przychodziły tłumy. Oński wyglądał, jak wyglądał, nomen omen, w ogóle zbliżam się do niego, powoli zaczynam wyglądać jak on. Moja żona mówi: kurde, zaraz zaczniesz nosić te złote tarasy. I pamiętam, że Rinkę mówi: słuchaj, stary, rejestrujemy partię. Zarejestrujmy, jakoś to zrobimy, że zyskamy jakąś, wiesz, tożsamość, czyli zarejestrujemy to. Partia Edwarda Ońskiego, idziesz normalnie na wybory i wygrywasz je. Robimy to. Rejestrujemy, prawnicy sprawdzają, jak to zrobić. Polska Partia Przeciw Piwa. No coś powstała, takiego. Tak, z Rewińskim, pamiętam. Powiedziałem: nie, Rinkę, to jest dla mnie ściana, nie chcę. A on mówi: ale dlaczego? Simpu, czego nie robię? Czego ty? Przecież ty robię to się śmiesznie będzie. Śmiesznie ludzie ci. Ja mówię: Rinkę, nie. Bo ja nie chcę. Ja nie chcę brać odpowiedzialności na siebie, głosu tych ludzi, i że potem ja idę, i co ja potem nagle? Jestem w Sejmie i co? Kręcę bekę do końca? Czyli co, dokręcam rzeczywistość, jest głosowania, ja robię miny i rozpieprzam to wszystko? Czy nagle staję się poważnym panem Szymonem, zdejmuję złote tarasy, mówię: nie, teraz wiecie co, ja mam dietę poselską, ja będę poważnie was reprezentował. Nie, 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 stary, nie chciałem tej odpowiedzialności, wiesz, naprawdę. I ja pamiętam, wiesz co, jak był taki moment, kiedy program zaczął jakby prześcigać trochę moje wewnętrzne poczucie, mając sobie odwagę, jakiś jej po prostu limit w kręceniu, wiesz, żartu, chociaż ja kocham raczej żart abstrakcyjny. czułem, że on prześciga mnie i że ja po prostu, wiesz, stresuję się tym, że wiesz, no, gdzieś jedziemy coraz dalej, coraz mocniej, wiesz. I ja pamiętam, że często mieliśmy dyskusję na ten temat, ale słuchaj, cudowny czas, kufer zamknięty, ja gdzieś teraz jestem trochę bliżej siebie, wiesz, robię inne rzeczy i one są może mniejsze, wiesz, w zasięgu. Wiesz, no w Zetce prowadzę, wiesz, w Radiu Z nie mam pytań, zaraz zacznę nową jakąś rzecz od kwietnia, to jakaś tam niespodzianka i tak dalej, ale jednak ja cały czas gdzieś twierdzę, że humor trochę też powinien być tej udziałem też tej drugiej strony. Ja nie mówię, że ona musi na niego wyrazić zgodę, ale powinien być obiektywny i też trochę nie nadwyrężać pewnej wrażliwości, wiesz. Tu może odżywia się gdzieś moja mama. I wiesz co, i tu zdaję sobie sprawę z tego, że sobie, no ja nie będę, wiesz, ja nie będę Tobą, nie będę Wojewódzkim, nie będę Stanowskim. Gdzieś jestem, wiesz, Szymkiem, cholera, wiesz, z dziadkiem Ignacym i z tym. I to będzie jakby mój background. I prawdopodobnie zdaję sobie sprawę z tego, że wielu by chciało. I tutaj... Wiesz, w ogóle super pytanie. Ja tak naprawdę uważam, że to jest świetne pytanie, bo to jest dokładnie pytanie, które dotyczy, gdzie ty masz wewnątrz granicę, wiesz, o tym, gdzie jest, wiesz, kompromis, gdzie dalej, czy nie, czy iść dalej, do przodu, wiesz. Ja podziwiam ludzi, którzy są, wiesz, odważni, którzy idą w tym. Oglądałem Saszę Baranaka na dobra, super. Myślałem sobie, kurde, Oński, to było coś takiego, prawda, można było robić, ale nie, no, jakby, wiesz, no są... Sasza by wszedł do tego parlamentu, słuchaj, i robił dalej bekę do końca. I uwierz mi wtedy, Michał, że my mieliśmy wtedy szansę, naprawdę, bo ja pamiętam, jak wiec zrobiliśmy Łąckiego pod Pałacem Kultury i naprawdę ludzie, słuchaj, ja pamiętam takie sceny, to były niewiarygodne, że ja wstałem, tutaj jacyś młodzi się ze mnie śmieją i nagle podbiega do nich paru takich gości, wiesz... Co się śmiejecie? My na niego głosowaliśmy, rozumiesz? Wiesz, że ludzie naprawdę postać, a ludzie brali ją na serio. Oczywiście, no wiesz, niektórzy wiedzieli, że to beka, znaczy większość, ale też byli tacy, którzy na serio, to jest ten gość, wiesz. Tak, no. Ale też by dla beki zagłosowali albo jako na kogoś antysystemowego. Coś takiego, ale... Z niezgody no, Kukiz zdaje się też był antysystemowcem, tak. No, zaczynał jako antysystemowiec. Ale pamiętam, stary, naprawdę, ja miałem z tym Ońskim nieprawdopodobne rzeczy. W ogóle już te, wiesz, te zęby, że te przyklejenie, ten ryj, moja żona zawsze mówi, ja nie mogę na ciebie patrzeć jako... Gdzieś idziemy na jakiś bankiet. Magda mówi tak, czy idziesz jako Oński, czy idziesz jako ty, bo jak idziesz jako Oński, to ja nie idę, wiesz o co chodzi. Tak, tak. I ja pamiętam, jak wchodziłem na kongres Palikota i słuchaj, nie chcieli mnie wpuścić, ja tam wlazłem jakoś tylnym wejściem i sobie przedzierałem się po ziemi, między nogami ludzi, między siedzeniami w sali kongresowej, w której nomen omen grali Rolling Stonesi i mój ojciec był na tym koncercie w roku, w którym ja się urodziłem, do dziś mam kurtkę, na której on był na tym koncercie i się przedzieram przez nogi ludzi, tutaj cholera jednemu śmierdziała noga, naprawdę nie wiem, kto to był na kongresie Palikota, ale jechała skarpeta strasznie i przedzieram się między tymi skarpetami i tak leżę. Nie mogę się przedrzeć, uszkodziłem sobie ząb, wypadły mi te zęby. Ja zapocony chcę się dostać do sceny i tak wiesz, leżę. I nagle się sobie leżąc, spocony, tu ta śmierdząca noga. Gdzieś wódkę też czułem jakąś, nie wiem, może to była palikotówka. Może już zaczął wtedy. No tak. Siedzę i myślę sobie, kurwa, leżę, co siedzę, myślę sobie, kurwa, co ja robię? Co ja robię? Czym ja się zajmuję? Jaki ja zawód wybrałem? Wiesz, o co chodzi? I zawsze miałem taki moment, jak przychodziłem do domu właśnie po takich i tak się zastanawiałem, co, wiesz, takie myślenie, co ja powiem swoim dzieciom, co tata dzisiaj robił w pracy. Tata dzisiaj w pracy przedzierał się między nogami, jak to wytłumaczyć? No wiesz, no co może powiedzieć górnik, co może pilot, wiesz, wylądowałem, był wiatr, orkan, 200 osób wylądowało ze mną, a ja nagle co ja robiłem? Twój tatuś ze złotymi zębami udawał jakiegoś dziwnego typa i przedzierał się między nogi i nie mógł przejść, bo tutaj widział sukienkę, no wiesz, jeszcze stary, przedzierałem się między nogami pani. Bałem się spojrzeć do góry, stary, ale naprawdę, wiesz, i tu mnie ktoś blokuje. Ja myślę sobie, kurwa, czym ja się zajmuję? Co to za praca, Michał? Rozumiesz, o co chodzi, no. Tak, tak. To mi przypomniało trochę, wiesz, co powiedzieć dzieciom, kim się zajmujesz, czym się zajmujesz. Misiek Koterski opowiadał, że on się bardzo wstydził w szkole, jak go pytali, przyznać się, że tata jest reżyserem, bo on nie rozumiał, co to znaczy, z kim, co on właśnie chciał, żeby tata był kimś normalnym, jakimś właśnie górnikiem, kierowcą, a nie jakimś takim, co... Słuchaj, ja pamiętam, jak przyszedłem odebrać moją córkę ze szkoły i wiesz, ona schodzi po schodach naokoło stali tatusiowie, wiesz, w garniturach, wiesz, z teczkami, a ja stoję, wiesz, I widzę, że ona tak, wiesz, jest już na górze, patrzy na mnie, zakrywa oczy, a ja w takich, wiesz, jakichś takich hip-hopowych spodniach, jakiejś takiej, wiesz, wydłużonej tej, i tatuś przyszedł w jakimś takim, i ona, wiesz, płacz i że nie, i telefon do żony, która potem do mnie, wiesz, tam coś, że ojciec się przebrał, coś, słuchaj, no wiadomo, wiesz co, zresztą ja zdaję sobie z tego sprawę, że no to i jest pewnie, wiesz, taki konkret. Wiesz, dlaczego ja, wiesz co ja lubię czasami zrobić? Dzisiaj o tym rozmawiałem w moim programie, właśnie w Nie mam pytań, w radiu z Dmutem Miłoszewskim, że on mówi, wiesz co, kurczę, ja tak lubię zrobić parę takich rzeczy i ostatnio spotkałem kumpla takich konkretnych, czyli wiesz co mnie ostatnio wkręca? Może to jest chory, ale sobie wysyłanie paczek. Kurde, ale komu? Wysyłanie paczek ludziom, paczkomaty. Zauważyłeś, że tak, pandemia wylansowała paczkomatozę. Tak, tak. Kurde, stary, ale to jest coś tak nieprawdopodobnego, że w tym moim znerwicowanym... Ja biorę, wiesz, antydepresanty, nie jest to w tym zawodzie totalnie. Człowiek śmiechu, co musi wziąć? Teflon, żeby go odgrodził od świata, prawda? No, mówię o swojej terapii, często otwarcie, uwielbiam, że się potem o tym mówić. I stary, dla mnie wydrukowanie listu przewozowego, zapakowanie paczki, konkret, stary, idzie paczka, przyjeżdża koleś, mój telefon, adresat. Na Podkarpacie jedzie kołdra, stary, do Ulanowa, do mojego dziadka, stary. Konkret. Jedzie przez Polskę. I wiesz co? Podchodzi facet, bierze ode mnie, naklejam list przewozowy, ładnie pakuje paczkę, wydaje. Stary, to jest dla mnie najlepsza terapia. Takie zrobienie konkretnej rzeczy. Zapłacenie ZUS-u, nomen omen, kurde, wiesz, że... No, też płacę, tak. Ten właśnie. Prąd też, konkret. Płacę, poszło, Magda... Nie palimy na górze. Ja, stary, potrafię, jestem taki oszczędzany, że ja potrafiłem, stary, wychodzić z domu, wiesz, z psem. Widzę, że moja rodzina gdzieś, wiesz, na dole, a na górze się świeci. Ja dzwoniłem, Magda, wyłączcie światło, stary, naprawdę. Ale takie konkrety, wysłanie paczki, stary, to mnie leczy. Wręcz ja nawet bym chciał może na poczcie pracować, ale uwielbiam pocztę, stary, jak ta pani konkretnie przybija stempel. To idzie tu, Świeradów, Skarżysko, Stefan dostanie ten. Stary, a jak na przykład podchodzę do paczkomatu, to, stary, to jest prawie orgazm. Telefon wrzucam. A najbardziej lubię, stary, przy paczkomatach, to jest ten moment, jak stajesz i zastanawiasz się, gdzie się otworzy. Tak. To jest genialne, typujesz, stary. I ja wiesz, jaką ja mam od razu scenariusz, ale tu już nie powinienem o tym myśleć. Że teraz wyobraź sobie, że jestem, kurde, Bondem. Jest jakaś akcja, wiesz, że ja tu stoję, otwieram paczkę, i znaczy jeszcze nie, i jakiś koleś, wiesz, zbliża się z bronią. To jest moje marzenie, żeby był taki scenariusz filmowy, żeby to było w Bondzie, chociaż Craig'a uwielbiam, w tym następnym, wiesz. I na przykład on już do mnie podchodzi, a ja w tym momencie trzask, paczka się otwiera, jeb w pask, wpysk go, wytrąca pistolet i ja otworzyłem paczkomat, wiesz, i otworzyłem paczkomat. Paczkomatem załatwiłeś? Załatwiłem faceta. Chcesz po prostu załatwić faceta paczkomatem. Tego jeszcze nikt nie zrobił. To jest moje marzenie, czyli konkretne rzeczy w życiu znerwicowanego faceta, takiego jak ja, takie, wiesz, właśnie, wysłanie paczki, zapłacenie rachunku, dziękuję, pani Szymonie, za zapłacenie rachunku, do widzenia, cześć, poczta, trzask, stempel, pojechało, Ulanów, jedzie kołdra na Podkarpacie, będzie ogrzewać kogoś tam. Cudowna rzecz, konkrety. To zaraz do tego, Michał, konkrety. Wrócimy, o czym mówisz, tylko długo wisi już widz. Halo, halo. A, dobra, cześć widzu. Halo, halo, cześć, wiszę, ale fajnie, że udało się dodzwonić, zresztą za pierwszym razem. Dobry wieczór, panowie. No w sumie cześć, bo przejdźmy na ty. Tak jest, cześć. Mam trzy szybkie pytania, Szymon, jeśli można. Wiesz co, kiedy równolegle byłeś na antenie z Kubą Wojewódzkim, założyłem się z kolegą, że to twój program będzie dłużej, no ze względu, wiadomo, na to, że było tam więcej elementów. Był kabaret, tak, były różne występy, u Kuby była tylko rozmowa. Czy ty myślałeś, że właśnie na antenie TVN-u Szymon Majewski Show przetrwa dłużej, czy myślałeś, że raczej Kuba, który no, równolegle był na antenie, przetrwa dłużej jako program? To pierwsze pytanie. Drugie, czy wyobrażasz sobie jeszcze prowadzenie talk show w telewizji jakiejkolwiek? Czy myślisz, że jest szansa, żebyś wrócił z jakimś właśnie takim formatem? I trzecie pytanie. No i chciałem cię zapytać o to, czy uważasz, że jeśli przychodzili do ciebie goście, jeśli teraz przychodzą polscy aktorzy na przykład, czy im nie brakuje czegoś takiego, co mają amerykańscy, tacy, którzy występują na przykład u Jimmy'ego Fallona, że tak, mówi się o tym, że chyba Tomek Szuchart mówił w jednym z podcastów, że polski aktor jest na tym samym poziomie co amerykański, ale nie potrafi zrobić takiego show, zaśpiewać, zatańczyć. Czy zgadzasz się z tym? Czy miałeś też takie sytuacje w swoim programie, że musiałeś tych gości swoich napędzać, żeby jakoś no, bardziej się rozwinęli pod względem show. Dzięki. Słuchaj, bardzo trzy dobre pytania. Kurczę. Czekaj, bo ja muszę mój konkurs dobre pytania ty zapamiętałeś, zwodować. Chcesz na mecz Real Madrid PSG bilety? No jestem kibicem Realu, więc... O, no to zaraz się namówimy. Piotrek ze Środy Wielkopolskiej. Piotrek, weź mnie. Na ten... Słuchaj, bo to są podwójne zaproszenia, więc możecie razem. Nie, dobra, Piotr. Szymon, kiedyś rozmawialiśmy w Poznaniu przed twoim występem, kiedy robiłem z tobą rozmowę, także po wywiady teoria na Salacji. Piotr, słuchaj, dobre. Super i w ogóle się cieszę, kurczę, ja też wiesz... Trzy fajne pytania. Pierwsze no, było o tak. Kubę, tutaj nawet też Michał jest ode mnie młodszy o 2 lata, to on zapamiętał, bo ja już niestety ten... Pierwsze pytanie, czy wiesz co, słuchaj, tak, pierwsza sprawa, tak już zupełnie teraz otwarcie między nami, to... znaczy nie, między nami, a tu wiesz, tam ile, nie wiem, ale... Już ci mówię, bo... ogląda nas 8200 osób w tym momencie. Słuchaj. Dziękujemy za wszystkie łapki w górze. Słuchaj, więc tak ci powiem, między nami, to w ogóle prawda jest taka, że ten program mógł być, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale on absolutnie mógł jakby istnieć bardzo długo i może nie ja jestem jakby tym, który jest jakby adresatem tego pytania. Natomiast rzeczywiście, wiesz co, akurat zgadzam, tutaj prawda jest chyba, że jednak, jak mi się wydaje, to jednak program Kuby był jasny, że on będzie dłużej z prostego przykładu, że jakby przepis na ten program jest, myślę sobie, że w pewnym sensie prostszy i też nie ma, nie jest, chyba on nie wymaga takiej machiny, jak był Szymon Majewski Show. Więc mam wrażenie, że trochę tutaj jest w tym, co zresztą mówiłem jakby poprzednio, że nakład pracy, żeby podtrzymać, zresztą ja nawet pamiętam, że mieliśmy takie tempo pracy, że wiesz, jednak ekipa przygotowała jeden odcinek, druga i zaczynała następna, że nawet mam wrażenie, że myśmy w pewnym momencie, jeżeli miałbym mówić o jakimś błędzie, który został gdzieś tam zrobiony, to może taki błąd, że my może nawet przyzwyczailiśmy widza do zbyt dużej zmiennej, że ten galop taki, wiesz, pomysłów tego wszystkiego doprowadził do tego, że trochę nawet, że może trzeba było się trochę cofnąć i wiesz, klasycznie poprowadzić, a my wiesz, tu wprowadzaliśmy, tu serial, tu coś, właściwie nagle wiesz, taka, czasami bywało tak, ja pamiętam, że mieliśmy materiału na 3-godzinny program, a program trwał, wiesz, 50 minut i cholera było wiadomo, wiesz co dalej, jakby, rozumiesz, gdzie my mamy to w ogóle dać, pełno materiału, twórcze wiesz. ADHD takie, tak, twórcze ADHD, Oński, coś i ja nagle, wiesz, się orientowałem, że cholera, gdzie my to damy i rzeczywiście jest trochę tak, że mam wrażenie, że może być, kurczę, może to tak jak cholera z Realem Madryt, że może jest coś takiego, wiesz, że nagle następuje, chociaż nie wiem, w jakiej on jest teraz kondycji, który jest tam... No PSG stłamsiło bardzo Real w tym pierwszym meczu. Cholera, no wiem, ale wiesz co, że nagle jak tak dużo, wiesz, galaktycznych w jednym, to nie wiem, czy to jest... To wiesz, teraz ci galaktyczni w PSG są, tam wiesz, no i Messi, widzisz, że może Neymar, następuje coś takiego, wiesz, że może po prostu następuje jakby przegrzanie, że ile można, wiesz, tak napierać i być tak, wiesz, że może ten taki, bym powiedział, bardziej klasyczny talk show Kuby, no i z racji też jakby osobowości samego Kuby, który wiesz, no właśnie jak mówiliśmy też trochę o odwadze i o tym jakby przekraczaniu jakby pewnych granic, że on jest tym mistrzem i jakimś tam mistrzem trochę też takiej prowokacji i tak dalej, że to dlatego ma taką dłuższą tu na jakby czacie, wiesz, też ktoś pyta, czy wy rywalizowaliście ze sobą? No wiesz, to trochę nas na siebie napuszczano tak. I pewnie też pamiętam, że tam wiesz, producent, wiesz, jak Rinkę zawsze u Simku, no, tam Kuba, wiesz, jakby, ja akurat, wiesz co, słaby jestem w pojedynku na fujarki. Zawsze mówię, dobra, mam krótszego, sorry, przegrywam, będę drugi. Wiesz, ja, dobrze, okej. Okay. Ktoś musi być drugi, wiesz, no nie zawsze jest, pamiętam jak Małysz był drugi i wiesz, babcie rozmawiały w sklepie spożywczym, że dostał boczny wiatr, co z nim się dzieje, że może zły telemark, widziała pani, tak, zadrżała mu narta. Naprawdę, tak, pamiętam, tak. Wiesz, jak była Małyszomania i babcie rozmawiały o kondycji Małysza, cholera, co się stało, jest drugi. Więc to jest odpowiedź na drugie pytanie, tak, prawda, bo jakie było drugie? Piotrze, jesteś z nami jeszcze? Tak, jestem. Drugie było, czy widzisz siebie jeszcze... powrót do telewizji. Telewizji. Nie, ja nie wiem w ogóle, wiesz co, słuchaj, jak to teraz jest z telewizją, wiesz, bo ja nie wiem, no sam zauważyłeś, że to... Kiedyś jeszcze 10 lat temu, 15 lat temu to było być albo nie być, prawda? Tak. Nie ma ciebie, no to po prostu jest wyrok, prawda? W tej chwili, cholera, wiesz, ja robię, wiesz, podcasty, mówi się, teatr, przeróżne rzeczy, które to są takie jakby zgodne z trochę z moim... Robię na przykład talk show, no co w pewnym sensie, wiesz, to co robię w Radiu Z, nie mam pytań, jest czymś takim, aczkolwiek ja przyznam szczerze, tam słucham. I tutaj ci powiem, Piotrze, rzeczywiście trochę tak jest, że ja w Szymon Majewski Show trochę kreowałem, swoje jajka malowałem. Wiesz co, i dla mnie ci ludzie... którzy przychodzili, oczywiście kurczę, genialni byli niektórzy, do dziś mistrz Janusz Gajos, jak pokazał, jak idzie, jak wiesz, jak dreszcz, wiesz, do pracy, wiesz, taki pod wpływem. Psiakre, widziałeś, jak się przypiąłem, nie chcę wyjść z kanału, wiesz. Tak. Idzie nie, takim, nie wychodźmy jeszcze. Aha. Idzie takim krokiem, wiesz, że taki poranny kefirek, wiesz, idzie. Aha. On to zrobił genialnie, sobie mistrzostwo świata. I byli cudowni i to było rzeczywiście niewiarygodne. Ja teraz rzeczywiście zadaję pytania. Ja naprawdę zacząłem słuchać. Ja wtedy... Wiesz, Marta Wiech, która ze mną pracowała, mówi: Szymon, ale posłuchaj ich historii, a ja zawsze, wiesz, on coś pokazuje, a ja, wiesz, a ja lepiej, no taki trochę, a ja lepiej, prybusik, wiesz, ja mam... I to jest prawda, natomiast trzecie pytanie twoje było tylko ci o to... dodam, że zobacz, tylko YouTube, w telewizji taki program jak ten, na przykład trwający tak długo, w dodatku my tu gadamy tyle, ile chcemy, tak. Nie mamy limitu, słuchaj, ostrzegam. A ludzie, wiesz. Tak. Nie, no jeszcze parę osób, ale dlatego ci polecam, żebyś z Asią przeszedł na YouTuba. Myślisz, że wrócić w jakim stylu? No tak, oczywiście, kanał na YouTubie, bo wtedy, kiedy ty byłeś, nie było na żywo możliwości. No ja wiem, no może, zdaniem... wiesz, może to jest pomysł, tylko wiesz co, nie wiem, wiesz, wy macie ten background sportowy, wiesz, to jest genialne, wiesz, to jest niesamowite, wiesz, tak jak poszedłem na podcast na przykład, wiesz, do, kurczę, jak się nazywa, no były właściciel Legii, Bogusław Leśnodorski. No tak, on mówi: stary, zobacz, ja mam tutaj setki tysięcy ludzi, bo po prostu sport to od razu ludzie się tym, wiesz, interesują, i wy z tego wyrośliście, no prawda? Tak. I potem zaczęliście zapraszać takich sportsmenów jak ja. Tak. Mówię tylko, że wam... tylko chciałem powiedzieć, że po prostu nie musisz wracać do telewizji, tak, żeby znów mieć... Słuchaj. Audiencję i słuchaj, no, rzeczy, które lubisz. Tak, ja oczywiście, wiesz, tylko mój, ja lubię jednak humor taki, kurde, wiesz, no, trochę abstrakcyjny, ale to w ogóle fajne pytanie. Tak. Trzecie pytanie było... najlepsze. Tak, było... No, trzecie pytanie było te limity polskich aktorów. Czy widzisz takie, czy widzisz różnicę między właśnie polskimi aktorami, a na przykład amerykańskimi, że jeśli chodzi o poziom aktorski, to można w jakiś sposób ich porównywać, ale jeśli chodzi o zrobienie tego show i na przykład śpiew, taniec, no nie wiem, Jamie Foxxu, Jimmy'ego Fallona. To prawda, Fallon. Wiesz co? Nie ma czegoś takiego w polskiej telewizji, w polskich mediach po prostu. Stary, słuchaj, wiesz co? Nie, to... Czy musiałeś jakoś rozruszać na przykład swoich gości, czy miałeś takich, że... No oczywiście tak, zresztą wiesz, cała moja na przykład praca w studio była na tym, żeby doprowadzić do takiego stopnia wrzenia i energii, żeby człowiek wszedł w jakieś tak zwane, jak ja to nazywałem, kicanie, czyli wiesz, no nagle zapomniał się i robił przeróżne dziwne rzeczy. To było idealne. Ja bardziej byłem może mniej dziennikarzem rozmawiającym, co bardziej gościem stwarzającym atmosferę. I w tym rzeczywiście jestem dobry, bo jako taki dziennikarz, wiesz, zadający pytania, to wiesz, ja nie jestem jakiś tutaj gigant. Ja raczej, wiesz, stwarzam klimat, atmosferę, wiesz, tu już, wiesz, godzina, spocona pacha, a Michał nawet się, wiesz, no cool, wiesz, face. Nie, ja zwykły dzień w biurze. Nie, ale chcę ci powiedzieć, wiesz, że rzeczywiście jest, a wiesz, że w ogóle jak jest w amerykańskich talk show, ja pamiętam, że próbowałem przez lata to wprowadzić tutaj, że w ogóle, wiesz, Piotr, tak jest, że oni podpisują, jak idą do programu, kontrakt na rolę. To jest praktycznie rola, że na przykład powie 3 anegdoty, których nikt nie słyszał. Widzieliście, ja dzisiaj bez kontraktu, tak, anegdotę w pociągu, jak tańczy współczesna młodzież. Przecież za to są gigantyczne pieniądze. To jest w scenariuszu. Nie, żartuję, akurat to wymyśliłem. Ale powiem ci tak, ale to ciekawe, na przykład na 3 anegdoty. Nie wiedziałem o tym. Tak, 3 anegdoty, których wcześniej nic nie słyszał, i na jakieś dzianie się, czy na przykład na scenkę albo coś takiego. I my próbowaliśmy. I naprawdę bywało trudno. Oczywiście na niektóre rzeczy ludzie przystawali, ale wielokrotnie, na przykład miałem, wiesz co, Piotr, pamiętam, że zdziwienie niewiarygodne, że na przykład, wiesz, przychodziła Kasia Cichopek i tam, wiesz, niektórzy, wiesz, pogardliwie: Jezu, Kasia Cichopek, tam, wiesz, jak miłość, o co chodzi. Ale wystarczyło w programie być po prostu pogodnym, otwartym na pewną rzecz. I ona po prostu dawała taki show, że powiedzmy jakiś tam X, który uchodził za, wiesz, nie wiem, satyryka, komika, nagle wchodził i, wiesz, trochę chciał mnie ukarać, albo że to on jest dowcipny, wiesz, jakiś taki się... Więc naprawdę, słuchaj, uwierz mi, Piotr, to jest kwestia też często osobowości. Daniel Olbryski, jak on przyszedł do mojego programu, to można, wiesz, przeróżne rzeczy mówić o tak zwanych, wiesz, oldschoolach i ludziach, wiesz, ale to, jak on wszedł, jak on opowiadał anegdoty, jak on opowiadał historię, jak on mówił: od tu biorę konia, Siadam na niego i jadę, a ten koń na mnie. Kogo ja ciągnę? Kolbryskiego, no załóżmy. Słuchaj, to jest, kurde, szkoła amerykańska, rozumiesz? My mieliśmy takich ludzi i mamy takich ludzi, tylko trochę jest może, że wiesz co, niektórzy trochę sławy, to ja się sfazuję, coś takiego. To samo, słuchaj, tak czy ty wiesz, jaki był najlepiej słuchany program u mnie w Radiu Z w Nie Mam Pytań? Który? Jak przyszedł do mnie Wiktor Zborowski. I wiesz co, Piotr, można przeróżne rzeczy gadać, wiesz, tu youtuberzy, wiesz, przyjdzie kamerzysta, przyjdzie inny, wiesz, on, czy tam jacyś, nie wiem, kto tam jest teraz. Tam, co walczą na galach, no tak? To akurat masakra, no to straszne. Upadek, to jest, proszę pana, to jest upadek za moich czasów. Ale powiem ci, że jak przyszedł, czy jak przyjdzie Wiktor Zborowski i możemy cokolwiek opowiedzieć, najlepiej słuchany odcinek, Wiktor Zborowski, jak opowiadał na przykład, jak produkowali Ogniem Mieczem. To są historie. No co może opowiedzieć ci tam, kurde, kto? Kamerzysta. No nie wiem, dręczył niepełnosprawną intelektualnie osobę. No to akurat cienki typ, ale na przykład, no straszne, masakra, ale nie wiem, ktoś. Rozumiesz, stary, no nie masz historii, jak masz 25 lat, jak Wiktor Zborowski opowiedział, jak nagrywali, wiesz, Ogniem Mieczem z planu i on tak opowiada te historie, on tak opowiada anegdoty, że po prostu na poker fejsie, że my mamy takich ludzi i oni po prostu są. I dlatego ja często mówię, jak jest dyskusja, wiesz, tam zaprośmy młodych, bo oni oskręcą, clickbaity, klikobajty, wiesz, tu się, siema, weszło, coś tam, szaleństwo. To ja mówię, słuchaj, zaprośmy Janusza Gojosa, zaprośmy Zborowskiego, zaprośmy Daniela. Oczywiście jest pełno młodych, którzy są genialni, jak przykład Sanach do mnie przyszła. Sanach? Kurde, osobowość, wiesz, bracie, osobowości się nie wymyśli, wiesz, Piotr. I to jest to, że po prostu... No są ludzie, którzy są rzemieślnikami, a są ludzie, którzy mają osobowość. I tego nie nauczysz, nie ma szkoły, która tego nauczy, po prostu nie da rady, rozumiesz, o co chodzi? No po prostu oni wchodzą i opadają anegdotę i są genialni, rozumiesz? No i możemy mówić, co chcemy, że tam, wiesz, niektórzy powiedział, a tam ten Majewski jedzie kurzem albo coś. Wiesz, co chodzi? Wiadomo, prawda? Ale czy jakiś typ. Natomiast tam i dlatego w Stanach właśnie, dlatego jeżeli na przykład... Albo Jasia Krupa, jak Joanna Krupa przychodzi, opowiada, wieś tam... Słuchaj, ona jest właśnie amerykańska. Ona tak wchodzi, ona się uśmieje, otwarta do ludzi, uśmiech, hello, tam, wiesz, powie tym swoim, wiesz... I ludzie zachwyceni. Dla show rewelacja, wiesz, co chodzi. I dlatego w Stanach właśnie tak zostało wymyślone, że jeżeli nie jesteś szpenio telewizyjny, nie czujesz się, to wymyślmy, popracujmy wspólnie. Może zaśpiewamy piosenkę, może zrobić coś ciekawego, może zrobić tak, może zrobić to i z tego utkamy coś. Rozumiesz, o co chodzi? I u nas trudno było ludzi do tego namówić, wiesz, ludzie mówi, nie, ja wejdę już. Ale mówię, no wiesz, stary, ale lepiej wypadniesz, wiesz, dla ciebie to będzie fajne, będziesz się lepiej czuł, zrobimy scenariusz, my zadbamy o to, żeby to było fajne. Nie. Oczywiście, wiesz, wielu mnie zaskoczyło i wypadli świetnie, ale też bywały takie odcinki, nazwijmy, trudne. Wel, patrz, pan Paweł Kukiz, który zmartwiony był zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości, prawie że płakał i mówił, nie, Szymon, nie chcę przyjść. Ja mówię, ty stary, zaczęliśmy program. Nie, co się stało w Polsce? Wczoraj, wiecie kto wygrał? Będzie strasznie, nie. Ja mówię, Paweł, jakoś damy radę razem. I on mówi, nie, skończmy ten program. Chciał wychodzić. Ja mówię, Paweł, zostań. Nie, wiesz co się stało w naszym kraju? Więc wiesz, no, różnie historia toczy, prawda, jak wiemy, no. Więc... W ogóle świetne pytania i dziękuję ci. Jeszcze raz oficjalnie, czy nagradzamy Piotra biletami na Santiago Bernabeu? Tak. Tak jest. No to Piotrze, zaraz tutaj dogadamy poza anteną szczegóły. Dziękujemy ci bardzo. Piotr, fajne pytania. No. Fajne pytania. Dzięki, słuchaj, cześć, trzymajmy się. Czas nas goni, ale jeszcze nie kończymy. Tylko właśnie, słuchaj, bo sam dotknąłeś tego tematu, więc widzę, że dla widzów on też jest ważny i dopytują. Słuchaj, jako że właśnie jeszcze Justyna Pawliczak tak pisze, skoro dziś Światowy Dzień Walki z Depresją, nie wiem, czy wiesz, dzisiaj akurat jest. Wiem, komikowi łatwiej przychodzi walka, jeśli go dopadnie. Mamy kilka przykładów, że jednak humor nie pomaga, na przykład Robin Williams, czy ten czarny pies dopada nawet najstarszych albo najśmieszniejszych jak ty, bo tak na pozór jesteś ostatnią osobą, do której można by przypisać... Ale wiesz co, to jest częsty przykład i w ogóle dziękuję za pytanie, ono jest, wiesz, bardzo świadome i wiesz, i lubię, nie mam problemu z mówieniem o tym, chociaż co prawda nawet jeżeli, wiesz... Żeby mówić w ogóle o depresji, to wiesz, ja się nauczyłem tego od kogo? Od Justyny Kowalczyk. Jej słynny wywiad do Gazety Wyborczej, kiedy ja nagle w Spiżowej, pomnikowej, wiesz, zwyciężczyni wielu biegów. I takiej nagle twardzielki jeszcze. Twardzielki, bo przecież... nieprzejednanej, która po prostu goniła rekordy i walczyła z Biergen i była świetna. Nagle przeczytałem o zgrozo i przebiegł po mnie dreszcz, że wiesz, nie spała do 4 nad ranem lęki, wiesz, i wstawała potem o 6 rano i wygrywała wyścig. Rozumiesz, o co chodzi? Tak. 2 w 1. Siła i słabość. I ja wtedy... I to był dla mnie tak jakby asumpt do tego, wiesz, jakby przekonał mnie do tego, że powinienem czasami o tym powiedzieć. Jest dzisiaj dzień walki z depresją, cudownie, że o tym mówimy, bo ja przez wiele lat nie chciałem o tym mówić, myślałem, nie przystoi, odkrywasz się, to jest takie trochę jakby obnażanie, tak jakbyś, wiesz, rozłożył szlafrok i powiedział, stary, jestem nagi, zobaczcie, jak wyglądam, tu mam to, tu mam to, tu mam pańską skórkę, tu mającą skórkę, tu mi siwieje. I że to jest takie obnażające, natomiast to daje siłę tym ludziom, którzy z nią walczą. Mnie się zaczęło, jak moja mama zaczęła umierać. Ja prowadziłem wtedy najśmieszniejszy program na świecie, nie byłem sobie w stanie z tym poradzić. Pamiętam, jak przyjechałem sobie odwiedzić moją mamę, znaczy nie, rozmawiać z profesorem, zresztą nieżyjącym, Zielińskim, o jakiejś takiej ostatniej szansie dla mojej mamy na Wawelskiej, szpital onkologiczny. To taka ostatnia deska ratunku. Myślałem, że może coś jeszcze da się zrobić. Już informowali mnie, że nie ma nadziei, że to, co ją dopadło, jest... Wiesz, i pamiętam, jak ja, rozśmieszacz, rozporywający tłumy, szedłem przez korytarz i nagle podchodzi do mnie... Widziałem, że gasnący mężczyzna z kroplówką taką, wiesz, na kółeczkach, i podchodzi do mnie i mówi: Panie Szymonie, co pan tutaj robi? Pan tutaj? Co pan tu robi? Pana tutaj nie powinno być. Rozumiesz, Michał? Że ja, wiesz, człowiek śmiechu, wygłupu, że jestem impregnowany, że mam jakiś teflon. Wiesz, a ja po prostu rzeczywiście... Rozśmieszając całą Polskę, jednocześnie jeździłem, odwiedzałem swoją mamę, wiesz, w jakichś tam włosach postawionych, już przygotowanych do programu, albo rozmawiałem z nią i słyszałem jej głos, który, wiesz, zniszczony chemią i ledwo ze mną rozmawiała i cena potem przyszła, wiesz, no, po roku, po 2 nastąpiło coś, z czym nie byłem sobie w stanie poradzić, jakiś, wiesz, no jakieś... w postaci pewnie jakichś lęków, ja się próbowałem jakoś trzymać ciężej. Nie, wiesz, no i zacząłem chodzić na psychoterapię, zacząłem chodzić też równolegle na boks. Boks, cudowna sprawa. Właśnie miałem cię zapytać, czemu, skąd się wziął ten boks? Boksuję, słuchaj, boksuję właśnie się wziął z głowy, no z tego, żeby ją uspokoić, żeby nie myśleć. To jest dla mnie, wiesz, godzina, 1,5 godziny dzisiaj. Pozdrawiam trenera Łukasza Landowskiego, dzisiaj, wiesz, u niego tam jakieś, wiesz, 7 poty, ciągle praca nad lewym, ciągle niestety, wiesz, tutaj nie powinienem rąk tak, tylko prosto, wiesz, no stary, wiadomo, o co chodzi. Nie, nogi, wiesz, równolegle, nie mogę, wiesz, robić tańca, bo dostanę i się przewrócę. Wszystko, wiesz, Polska Szkoła Boksu, pan Janusz Gortat, długi, chudy, lewy, prosty, najlepsza szkoła, wiesz, my to wymyśliliśmy, jesteśmy w tym najlepsi i tym idźmy, wiesz. Ale wiesz, to rzeczywiście i ten boks, plus jakby psychoterapia, plus jakby, no, pomoc farmakologiczna i to, że leki przez lata, słuchaj, no ja nachodziłem na terapię przez 10 lat. Próbowałem, wiesz, też trochę siebie, wiesz, wytresować trochę jakby w asertywności, bo ja byłem taki grzeczny, dobry Szymek, wiesz. Temu dam wejść sobie na głowę to, a gdzie moja granica, gdzie powiem ja, stop, słuchajcie, dalej nie mogę. Więc to też a propos właśnie jeszcze stawienia granic, ale te demony zostały obłaskawione i też mi pomogło też trochę mówienie o tym. Zresztą w podcaście Mówi się, o tym mówimy. I absolutnie, słuchaj, teraz jeszcze pandemia, ceny pandemii jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dzisiaj mi Zygmunt Miłoszewski powiedział: Szymon, to z nas wyjdzie za 2-3 lata. Słuchaj, psychiatria dziecięca, terapia dziecięca. Kiedyś próby samobójcze dzieciaków, historia zdarzała się raz na pół roku, raz na może parę miesięcy. Teraz ja się dowiedziałem, że w szpitalach zdarzają się próby raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu. Wiesz, rozmawiałem z nauczycielami albo z lekarzami, którzy mówią: zrobienie tego czegoś dla dzieciaków. Więc mam wrażenie, że jak teraz na przykład młodzi, którzy mnie słuchają i widzą takiego właśnie, nazwijmy to, wiesz, wesołego pana, który mówi o swojej słabości, to dlatego, że chyba ten moment, kiedy nagle wy będziecie, staniecie twarzą, jak ona powiedziała, czarnego, warczącego psa i nagle przypomnijcie może sobie tak zwanego, wiesz, wesołego pana, kurczę, jego to też dopadło. Tak jak, wiesz, dopada to, nie wiem, pięściarza, architekta, kierowcę, moment, kiedy nagle nie możesz sobie poradzić, wiesz, ze sobą. Wiesz, chcę ci powiedzieć, że dla mnie było takim dużym wstrząsem, oprócz oczywiście wywiadu Justyny, czy gdy dowiaduję dowiaduję się o tobie, że miałeś też takie kłopoty. Tomek Smokowski, czyli o, właśnie. Słuchaj, w ogóle nawet to był wstrząs, jak on udzielił wywiadu w Onecie, bo to też ostatnia osoba, wiesz, znamy go, człowiek sukcesu, tak, wtedy tak, Kanał Plus, wiesz, najpopularniejszy. No wiadomo, świetny komentarz. W życiu. I on mi uświadomił, że jeżeli może dopaść takie osoby jak Justyna, jak Tomek, to znaczy, że każdego, a my, nie chcę powiedzieć, że najbliżsi, ale że my w otoczeniu możemy w ogóle nie wiedzieć. Tak, nie wiedzieć czego wiesz i tam też mówienie, weź się w garść. I zresztą wiesz, ja teraz i bardzo dobrze, że się o tym mówi, że się mówi o tym dużo, że mówią też o tym młodzi, że mówią o tym też artyści, przeróżni ludzie. Super sprawa. Ja wiem, że tam, wiesz, zaraz się pojawiają głosy, tam, wiesz, bo ja, wiesz, tam lansują się na tym. Dobra, niech ktoś się na tym, wiesz co, przylansuje, ale naprawdę każdy taki jakikolwiek przykład kogoś mocnego, nie do zdarcia, jeżeli ukaże swoją tą piętę achillesową i powie o tym czarnym psie, który go po prostu podgryzał, absolutnie moim zdaniem, kurczę, się powinno, bo to może być przykład, który kogoś gdzieś uratuje. Tak, są lekarstwa, tak jak cię boli głowa, bierzesz to, tak jest psychoterapia, pójdź, powiedz o tym. Tak, człowiek, który ośmiesza, tak, człowiek, który jest niezłomny, tak, człowiek, który jest cholera pięściarzem, zawodnikiem MMA, może zapłakać. Ja naprawdę widziałem zawodnika pięściarza po genialnej walce, który przegrał walkę i po prostu podszedł do mnie na jednej z gal pięściarstwa i zaczął płakać takimi łzami i mówi, kurde, cholera, nie udało mi się. Ja mówię, stary, ale stoczyłeś wiele genialnych walk. A on mówi, wiesz, nie chcę mówić kto, i mówi do mnie, kurde, tak, ale mi to nie tam i nie wyszło. Ja mówię, stary, zaczął płaczeć, mówi, tak, bo faceci płaczą. Ja się wzruszam, stary, jak na przykład przeczytałeś tego maila, też miałem łzy w oczach. Faceci płaczą i to nie jest tak, że chłopaki nie płaczą, dziewczyny płaczą i to nie jest tak, że dziewczyny nie płaczą, też płaczemy, jesteśmy tacy sami, jesteśmy po prostu ludźmi, to nam się przytrafia. Odbieramy kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo, cześć, Szymon. Cześć, Michał. Cześć, Rafał Woźniak z tej strony. Rafał, tak? Tak, Rafał Woźniak. Może w zły moment się wstrzeliłem, bo chciałem takie zadać pytanie bardziej związane z swoim poczuciem humoru. Ogółem w ogóle mega pamiętam moment, jak prowadziłeś rebusy na Facebooku i tak mega zresztą braliśmy udział w tym momencie, nie wiem, czy pamiętasz. Ale bardziej tak jakby chciałem nawiązać do tych twoich żartów, do tych twoich humorów, tak jakby skąd w ogóle pomysły, bo nie ma co krywać, nadrobił chyba w większość odcinków Słów Cięcie Gięcie, skąd ta kreatywność? Wiesz co, nie wiem, co ja uwielbiałem w ogóle, wiesz co, dla mnie, ja nie jestem w stanie na przykład jechać przez Polskę, żeby nie na przykład zatrzymać się przy nazwie miejscowości, stary, nie wiem, może to jest rodzaj jakiegoś natręctwa, mnie się śnią na przykład słowa, wiesz, ja je rozkminiam, rozkładam na drobne części. Słuchaj, mijałem kiedyś miejscowość, która nazywa się Kołczygłowy. Stanąłem, myślę sobie, o co chodzi, Kołczygłowy, i stoję, stary, przy tej, patrzę na tę nazwę miejscowości, dobra, ja myślę sobie, dobra, Kołczygłowy, ale czy to może być również Kołczygłowy, czyli że to jest miejscowość, gdzie mieszkają kołczowie i to są ich głowy, że to jest miejscowość dla tych, którzy są kołczami i tam generalnie te głowy mieszkają. Ja mam, wiesz, jakby słabość do nazw, do rozkminiania nazw. Na przykład dla mnie słowo ozdóbki na choinkę to jest jak literka O wyskakuje komuś z pupy i wskakuje na choinkę. Michał. Ozdóbki na choinkę. Że O wyskakuje z pupy i wskakuje na choinkę. Tak. Oczywiście to tam może po polsku nie za bardzo, bo tam ten. Natomiast ja uwielbiam rozkminiać, wiesz, liternictwo słowa, wiesz, gięcie. Na przykład w ogóle, wiesz, nie wiem czy wiesz, ale Słów Cięcie Gięcie to była nazwa od Blach Cięcia Gięcia. Gdzieś tam na Wawrze przejeżdżałem, byłem napisane Słów Cięcie, Blach Cięcie Gięcie. Ja z tego zrobiłem program Słów Cięcie Gięcie, czyli właśnie gięcie słów. Także ja mam cały czas, wiesz, ktoś coś mówi, ja mam na przykład rozkminę słowną i to pewnie jest jakieś natręctwo. Myślę sobie, że jakoś tam trochę może do podleczenia, ale też ja na przykład, wiesz, rebusy uwielbiam i takie, wiesz, słowne rozkminki. Moje sobie ukochane słowo, co ja to powiedziałem kiedyś u Kubusia Wojewódzkiego, nie wiem, to było po prostu na przykład, co powiedział jeden rolnik do drugiego rolnika, gdy ten pobił jego osiołka. Osłabiłeś mnie. Michał. Ja się przepraszam, zakoncentrowałem, bo osłabiłeś mnie. No tam słyszę te takie lolowe śmiechy jakby w komentarzach. Ja, wiesz, ja uwielbiam gry słowne, ja wiem, że to jest kurde niszowe i wiem, że to dla wielu jest po prostu suche, ale uwierz mi, że jadę przez Polskę, na przykład mijam nazwy miejscowości i siedzę tam, wiesz, pół godziny na przykład patrzę na to, myślę, co by to mogło znaczyć, co to oznacza. Także to jest moja jakaś taka, wiesz, mocna zakrętka. Także rzeczywiście uwielbiam, wiesz, i czasami nawet mi się słowa śnią, wiesz. Ja pamiętam, wiesz, gdzieś miałem stary dyktafon, który właśnie pomysły notowałem i gdzieś go ostatnio odpaliłem i tam, wiesz, słychać obok nawet, nie mówię, że chrapiącą moją żonę, ale co ty robisz, a ja poczekaj jeszcze i pod poduszką, wiesz, no, żart o tym, że coś, potem ja to rano odsłuchuję. A to sobie nagrywałeś. A ja sobie nagrywałem, wiesz, i tam jakiś żart o tym, a to, wiesz, jeszcze takie dyktafony, tak, wiesz, na taśmę i ja tam coś, wiesz, w nocy, kurde, próbowałem coś, jakiś pomysł, który, wiesz, więc no ja wiem, że gdybym, wiesz, chciał realizować te programy, takie najbardziej moje, wiesz, hardkorowe, abstrakcyjne, to pewnie by miały, wiesz, ciebie, plus jeszcze 10 widzów i już nikt więcej, wiesz. Ale może warto zaryzykować, no. Ale rzeczywiście te transmisje na Facebooku to ja robiłem, jak się pandemia, wiesz, zaczęła, ja robiłem takie, wiesz, rebusy, rysowałem, wiesz, i tak dalej, ludzie odgadywali. Ja to też robiłem, uwierz mi, żeby ratować tych, którzy wtedy siedzieli w domach i też trochę ratować siebie, wiesz, no. Słuchaj, bo A tak? No właśnie rebusy to byliśmy wielkimi fanami takich reżyserów i tak nie ma co dziwa, że brałem w nim udział. Nie wiem, czy pamiętasz tego Rafała Woźniaka, czy tam... Tak, a to ty jesteś w bracie. To właśnie tak. To ja ty połowę odgadywałeś, ja to robiłem, wiesz, transmisję odpalałem, tak jak wy tutaj, wiesz, i robiłem rebusy dla ludzi, żeby trochę rozkręcić, tam ludzie, wiesz, dostawali nagrody. Rafał Woźniak, to gratulacje, on jest dobry, kurczę. Rafał, przyjdź na może mój monolog. Jak się trafiła okazja, jak włączyliście live, to pierwsze co zrobiłem, to wykręciłem numer, żeby no podziękować za ten humor, chociaż no nie ma co skrywać się. Czyli w ciekawy moment. Nie no, super, tak jakby. Rafał, bardzo dziękuję. Kurczę, jakbyś chciał przyjść na mój monolog, to cię też zaproszę, tam ci załatwię zaproszenie. Już byliśmy na Mamie i Szymku, jeszcze musimy na to przyjdzie na One Man Show, to tam daj znać, a to potem wszystko załatwię, wiesz. Tak jest, no. daj nam. Rafał, super, bardzo dziękuję, ale miło mi, że wiesz o co chodzi, bo ja wiem, że często ludzie mówią, nie no, suche tego, ale kurczę, to nie jest tak, wiesz, jest jakaś lot na to wiesz, to jest tak jak lśnienie, wiesz, że tam są ludzie, którzy mają ponad szerebem jakiś światłowód i idą takie rzeczy, wiesz, no. Także dzięki, Rafał, super. Nie rozłączaj się, tylko podaj tutaj na tam swoje namiary, to cię zaproszę. Tak. Natomiast tutaj ja się zdekoncentrowałem, bo Tomek Smokowski tylko na czacie mógł mi wysłać na WhatsAppie. I teraz ja nie zauważyłem, bo wiesz, czat leci, więc tu widzowie nawet pomagają. Dawid Maciejewski, pomóżmy Smokowski, Misza, to do mnie. Zapytaj Szymona, czy nie chce robić swojego abstrakcyjnego show z Asią na kanale sportowym. Może tu byście po prostu, my byśmy wam dali forum. My już mamy, słuchaj, no parę, możemy... tak, 800 000 subskrypcji. Kurde, no, gdybyście mieli pomysł i chcieli nawet takie rozmowy ze sobą słuchaj, no prowadzić. Kurczę, wiesz, ja sam nie wiem na ile jakby, wiesz, ja muszę porozmawiać z Asią, wiesz, no, bo to jest to jakby, nie musi być, wiesz, dwa razy w tygodniu, raz żeby w tygodniu. Jakby jakiś zrobić jakąś tam, tak, kurczę, wiesz, no. Ciekawa sprawa, wiesz, moglibyśmy, wiesz, coś podać, wiesz, ja Aśkę kocham, uwielbiam i moja małżonka o tym wie, kocham też jeszcze oprócz tego Magdę Cielecką i ona o tym też wie i moja żona też o tym wie, jeszcze jedna osoba, którą kocham, no. Kate Blanchett. O. No tak, ale ona o tym akurat nie wie, ale moja żona z kolei o tym wie. No wiesz, trudna sytuacja. Ale słuchaj, pogadam z Asią Kołaczkowską, kurczę, cudowna osoba, może ją namówię, pogadamy, wiesz, Michał, Boże, no. Pierwszy z brzegu komentarz, zacz, Maciej Krupisze, bardzo chętnie oglądał kanał Szymona. Makłowiczowi doskonale wyszło przejście z TV do YouTube'a. Szymon w swojej kategorii też dałby radę. Wiesz, my myślimy z Zaśką, żeby coś stworzyć, wiesz, my nagrywamy te podcasty, ale już tam powoli, wiesz, jakąś tam kamerę wstawiliśmy, wiesz, że może coś, może zrobimy, może się dogadamy my tutaj, spróbujemy, no. Słuchaj, zobacz, jakich mamy cudownych widzów. Jarosław Cuprian, co do ciebie pisze. Szymon, bo uważnie słuchał. Ja prowadzę taki punkt kurierski w Katowicach. Będziesz w pobliżu, to zapraszam. Dostawa paczek w różne zakątki świata to coś. Świetnie wiem, co czujesz, jak o tym opowiadałeś. Satysfakcja. Niesamowite. Bracie, jak to jest, że wiesz, że tutaj nakleiłem, to potem gdzieś jedzie, wiesz, tam jest jakieś centrum logistyczne, potem ta paczka... Stary, jeszcze możesz się śledzić. Stary, ale ja mam... Tak, że śledzić, ale ja mam jeszcze jakiś taki lot, bracie, że ja sobie wyobrażam na przykład, że jak teraz wysłałem do dziadka Jaśka, wiesz, tą kołdrę, to tak sobie wyobrażam, wiesz, na przykład, że wiesz, ona wyjechała u mnie o drugiej, że jest teraz, wiesz, gdzieś w samochodzie, na przykład, gdzie on jest, że jedzie, że tam tej parce jest zimno, tam jest w środku kołdra, wiesz, co ona przeżywa, jakie słyszy rozmowy, że ktoś ją teraz może przenosi już teraz, jeżeli jest wieczór, do jakiegoś centrum logistycznego, nie wiem, to jest Rzeszów, no to gdzieś tam armia amerykańska. Wiesz, że gdzieś tam może ci żołnierze, jedzie kolumna, kamera przejeżdża obok tej paczki, wiesz, ja to widzę teraz, tutaj rozmawiam z wami, ale wiesz, że gdzieś ta paczka, potem on ją dostanie, przykryje się tą kołdrą, wiesz, ogrzeje kawałek Podkarpacia. W ogóle wiesz, jaka jest narodowa potrawa Podkarpacia? Nie wiem. Podkarpacio. A, stary, oni to wymyślili, to jest niesamowite, studzienina, wiesz, ze słoninki na przykład, cudowna potrawa. I wiesz, ja przeżywam na przykład wysyłanie listów, gdzie to jest, kto jedzie, wiesz, no mail nie jest taki romantyczny, stary, nie widzisz jak mail, w liście jest coś romantycznego, wiesz. Wysyłałeś kiedyś na przykład do mojej żony, która nie wiedziała, że będzie jeszcze moją żoną, wysyłałem list, rysowałem, kocham cię, I love you, siebie, wiesz, serce, to szło, wiesz. Ona na remoncie, czy to dojdzie, listonosz jedzie na rowerze, zepsuł się rower, zachorował, za 3 dni dojdzie, ona gdzieś dostawała, wiesz, za woku. Ja sobie to wyobrażałem, cudowna sprawa. Teraz wiesz, no mail nie jest romantyczny, no TikTok nie jest romantyczny. Wszystko masz teraz tu i wiesz, ale jednak ten old school ma coś w sobie fajnego, cholera, wiesz, no. Słuchaj, czat, ja zawsze spełniam żądania czatu, a czat domaga się, bardzo dużo osób to pyta. Michał, zapytaj współpracę Szymona z Maćkiem Dąbrowskim. Maciej Dąbro, no czyli tak zwane Dąbro, z dupy, no wiesz. No, współpracujecie? Tak, wiesz co, no człowiek warga, słuchaj, no tak. Kurde, wiem co robi, no chłopak sukces, wiesz, no jest świetny w tym co robi, rzeczywiście, no to był taki właśnie, wiesz, no jak on przyszedł do mnie do programu i robił taki, wiesz, nam... A jak go wyczaiłeś w ogóle? Wiesz co, nie, tam były przeróżne rzeczy, wiesz, były castingi, on przyszedł, w ogóle na początku pracował w redakcji, był w grupie ludzi, którzy wymyślali grepsy, tak jak na przykład teraz Łukasz Sychowicz, którego pozdrawiam, jest, wiesz, głównym piszącym polskie The Office, stary, no to są ludzie, wiesz, to są giganci, w ogóle pozdrawiam Sychę, może razem coś jeszcze zrobimy, pełno mam takich, wiesz, gagatków, którzy, wiesz, wystrzelili, robią teraz świetne rzeczy, a byli to z goście, którzy... Ja ich uczyłem pierwszych żartów. Ja mówiłem, stary, usiądź, napisz, tam masz komputer, Sycha, siadaj, zobacz, tu jest myszka, piszesz żart, tu musi być puenta. Teraz gigant, rozumiesz, no. To samo Dąbro przychodził, mówił, wiesz, panie Simonie, idzie tutaj, jak kamerę mam wcisnąć? Ja mówię, stary, najpierw zrób tutaj wujkowi kawę, posłuchaj, zaraz ci wujek powiesz, tu masz kamerę, to się nagrywa, wciśniesz, teraz... Człowiek warga, wielki sukces. A wujek kiedyś, tak się uczesz, załóż takie spodnie, zrób sobie tatuaż, kontrowersyjny tatuaż. Zaklim, powiedz tak, ostro, ostro jedziesz na całego, kiwaj się, jesteś młodzieżowcem, a teraz wielki sukces. Nie, no wiesz, obserwuję i mam kurde radochę, wiesz. Taką, wiesz, ojcowską. Nie, ale wiesz, wiem, no tak, to wiesz, od razu jak ja zobaczyłem, ale wiesz, jak on na przykład zaczął robić filmiki tam u mnie, ja myślę sobie, Jezu, nie, to jest mocne, ja się boję, co to jest, wiesz, ale nie, rzeczywiście, no, wiesz, super sprawa, no, są tacy, wiesz, no. Z takich osób, o które widzowie dopytują, którym pomogłeś w wylansowaniu, Bilgun, jak go żeś, no, Bilgun, tak. Jak go żeś wytrzymał? Nie, wiesz, Bilgun przyszedł też normalnie na casting, chcieliśmy, wiesz, takiego właśnie mieć, takiego, wiesz, sidekickera, takiego gościa, który przychodzi, wiesz, cudowny, wiesz, też jakby, wiesz, taka postać, bo w nim było coś takiego dziecięcego, takim, wiesz, jakby rozbrajającego tych ludzi, wiesz, niesamowite, wiesz, gdzieś tam historia. No to są właśnie przykłady, no wiesz... Różne prośby, czat, na przykład Asica pisze, około 12-13 lat temu pan Szymon... Był niemiły. Był gościem w zakładzie poprawczym żeńskim, w Zawierciu. W Zawierciu, tak. Jak odebrał te dziewczyny, jakie odniósł wrażenie, będąc w takim miejscu? Niesamowite to było dla mnie, wiesz, zresztą ja pomagałem osadzonym i pozdrawiam Fundację Zmiana, która, z którą współpracowałem i dosyć często przychodziłem. Moja małżonka też, wiesz, na spotkania z więźniami, bo ja gdzieś tam twierdzę, że im więcej dobra oni spotkają i dotkną tym, potem może go po prostu oddadzą, no wiadomo. Natomiast rzeczywiście ja byłem parę razy w Zawierciu, w domu poprawczym, spotkałem się z dziewczynami, no żeby, wiesz, no miały też jakby kontakt, bardzo mocno to przeżyłem, wiesz, no to było, bo wiesz, scenariusze życiowe były różne, prawda, no dzisiaj też, zresztą zadzwonił, prawda, chłopak, który opowiadał o tym, że wiesz, domy dziecka i tak dalej, to tak. Zawsze mam wrażenie, że wiesz, im częściej jakby wyciągniesz rękę i ktoś przyjdzie taki, kto tam, wiesz, niby teoretycznie gdzieś jest wysoko i się spotka z nimi i wysłucha. Pamiętam, że dziewczyny przygotowały dla mnie taki występ, rysunki, wiesz, bardzo to przeżyłem, wiesz, no. Też starałem się to robić, wyobraź sobie, będąc redaktorem naczelnym Przeglądu Sportowego, miałem bardzo dużo próśb z więzień właśnie o przesłanie przeglądów. Raz nawet jeden napisał do mnie, że proszę pana, jak pan mógł, jestem kibicem, kocham Wisłę Kraków, nic nie wiem, nie mamy żadnych ani z telewizji, ani z radia, nie mamy dostępu. Jakby mi pan tak mógł z ostatniego roku wszystko, co napisaliście o Wiśle Kraków. Więc ja wydrukowałem, wyszło tyle o Wiśle było w paczkę i wysłałem. Pięknie. Czytam jeździłem. No tak, to największe czytelnictwo jest. Wiemy dlaczego, ale na przykład naprawdę, uwierz mi, że czytane są tam każde książki, nawet obróbka z krawaniem, stary, naprawdę. Wiesz, no dlatego na przykład, wiesz, jest akcja, no, się wysyła książki do więzień, wiesz, bo to im więcej tego, wiesz, po prostu wyślemy, tym bardziej tam chłopaki i dziewczyny będą miały kontakt z czymś, co, wiesz, z taką, nazwijmy to, krainą też łagodności. Wierzę, że dobro wraca w jakiś tam sposób. Super pytania w ogóle, no. Fajnych macie, wiesz. No widzisz, słuchaj, zero hejtu póki co. Słuchaj, Michał, ja dużo wody wypiłem i uwierz mi, jest kończymy? Ciężka sytuacja. Nie, jeszcze z 10 minut wytrzymam. Tak, no to odbierzmy przedostatni telefon. Dobra. Tak, nie ostatni, żeby nie było, bo wisi widz, żebyśmy dali jeszcze komuś szansę się dodzwonić. Prosimy bardzo. Halo, halo, cześć Szymon, cześć Michał. Cześć. Słychać. Cześć, cześć. Kuba z Wrocławia z tej strony. Cześć, Kuba. Szymon, słuchaj, mam dla ciebie taką grę. Generalnie przygotowałem 5 pytań i chciałbym, żebyś na te 5 pytań odpowiedział w jak najkrótszym czasie. Umówmy się może na 5 sekund. Co ty na to? Dobry challenge. To pytania, więc... No dobra, spróbuję. Dobra, dawaj. Dobra, generalnie chodzi o to, co ci pierwsze przyjdzie do głowy, nie? Więc zaczynamy. 3 ulubione filmy. Popiół i diament, kanał Ojciec Chrzestny. 3 najlepszych showmenów w Polsce. Kubuś Wojewódzki. No, Stanowski jest showmanem? Nie, no nie wiem. Show prowadzi. Prowadzi. Potrafi zrobić dobre show, tak. Dajmy go. Kurde, no to dajmy go, dobra. A jeszcze trzeci. Tak? Może jakiś stand-uper? Stand-uper nie, no kurczę, świetnie, ale już minął mu ten czas. No minął mu ten czas, kurczę, no. Ale nie patrzmy na to, że wiesz, generalnie... Plus, minus te 5 sekund. Dobra, więc trzecia rzecz, 3 miejsca na wakacje. Obojętnie, lato, zima. Dobra, Zwolaki, Podkarpacie. Zawsze, słuchaj, Portofino i zawsze Lizbona i Portugalia. No. O, Portofino, bo tam byłem na rocznicy 15 z moją małżonką. W przyszłym roku będzie 30. Bałem się, że powiesz Zanzibar, bo wiesz, że teraz jest trudna sytuacja. Tam budzą się turyści i tu wiesz, nie ma usługi, nie ma wody, nie ma jedzenia. Następne, dobre. I ostatnie pytanie. Jaki jest twój najlepszy żart? Taki żart przewodni na jakichś tam imprezach rodzinnych. Masz taki swój konik? Słuchaj, wiesz co, ja mam parę takich koników, ale po prostu właśnie, wiesz, żartów słownych, ale żarty słowne nie bywają żartami, ale na przykład rzecz, którą rozkminiam i która jest, trudno powiedzieć nawet żartem, bo ona jest jakimś takim hardcorem słownym. Dla mnie to jest Napoleon Bonaparte. To jest żart. Znaczy, uwaga, bo on jest ukryty. Uważaj, dlaczego? Napoleon Bonaparte. Na pole on, bo ona, na parter. I dla mnie to jest historia, że koleś ucieka na pole, bo wchodzi jego żona i już jest na parterze. Na pole on, bo ona na parter. Nie wiem, to jest żart, to jest dla mnie jakieś nieprawdopodobne. Ja takie rzeczy rozkminiam, na mnie się zawieszę. To jest rozkminka, to na imprezach myślę, że... Jest mocna, co? Nawet nie nazwijmy tego żartem, to jest po prostu rozkmina. Ale wiesz co, słuchaj, zostaw swój telefon, bo może to jest dobry pomysł, żebyś dzwonił. Nie dzwoni do nas Filip z Kutna, to był taki widz, co zawsze się dodzwaniał. Nie wiemy, ale żeby takie challenge gościom Hate Parku robić, możemy się umówić. Ale jeszcze ja mam jeden, storka, że przerywam Michał, ale też chciałem swój żart opowiedzieć, też taka trochę gra słowna. Swój żart? Dobra, zamieniamy się w słuch. Zgadnijcie, do czego najlepszy jest chlebak? Kto? Chlebak, no. Jak sama nazwa wskazuje, do przenoszenia granatu. Dobre. No, to taki szlak mojego ojca. Ale ja suchar, tak. No jest, tam, ale ja już tam wiesz, szukałem, jak co byś nazwał, tak. Że chleje bak, że może bak benzyny, chle. Ale a propos trudnych żartów, bo ja tu zrobiłem research przed programem, że krążyły kiedyś w ogóle legendy o twoich faux pas na konferencjach, kiedy byłeś konferencjerem i masz epizod sportowy, tak? Kiedy wkurzyłeś na imprezie PZPN-u, Jezu, nie. Bo zażartowałeś, powiedz, że piłkarze nie strzelają bramek. Dlaczego? Bo akurat wtedy Polska, jak śpiewał Kazik, 500 minut. Słuchaj, największa gola. Katastrofa. Nawet trudno, pamiętam, że Dariusz Szpakowski, którego serdecznie pozdrawiamy, to prowadził. I ja jakiś takim swoim zapędziu, w tym swoim, wiesz, abstraktem, nagle wyszedłem, radosny, tu PZPN, tutaj siedziały władze, tam... Lato, coś, Jezu, masakra, cisza kompletna. Ja nagle się jakoś tam rozpędziłem, zacząłem opowiadać, dlaczego nie strzelają bramek, że oni walą po bokach, nie mogą wcelować w bramkę, ale dlaczego? Bo kamera zawsze idzie za piłką i oni walą w te banery reklamowe i że może chodzi o to, że po prostu mają deal ci piłkarze ze sponsorami, że on wie, że tam pójdzie kamera, gdzie piłka poleci i kopią po bokach, nie potrafią wcelować, tylko na aut albo tam daleki jakiś rożny, bo tam są te banery tam cinkciarza czy kogoś, że cholera, ustawcie to wszystko za bramką i wtedy oni będą strzelać bramkę. To prosta sprawa, żeby to było po prostu za bramką. Potem jeszcze był taki jakiś czas, że polscy bramkarze jakoś, wiesz, ja stałem sam na bramce i cholera, zawsze pilnowałem, żeby siaty. I tam jedną siatę wpuścili. Ja wymyśliłem genialny, kurde, pomysł i pokazałem to tam. Stary, nikt się nie zaśmiał, bo ja mówię, kurde, oni tak między nogami wpuszczają, cholera, o co chodzi? I zacznijcie produkować takie spodnie z taką siatką wszytą. I wszyłem sobie siatkę w spodnie i jeszcze wszyłem sobie tutaj pomiędzy boki. I tak to rozpostarłem, stanąłem, mówię, świetna sprawa. Kto to opatentuje, stary? Cisza w ogóle. Jezu, ten wiesz, Grzegorz Lato tam, jeden się zaśmiał, ja myślę sobie, dlaczego, ale to, że kotlet mu zleciał, wiesz. Kurde, sobie masakra. No i ja potem spotykam, wiesz co, Tomka Gradzowskiego, no mój kolega, chodziłem z nim do szkoły, wiesz, no dziennikarz sportowy. Też kiedyś z ZC. Tak, nie mówię do niego, Tomek, taką miałem masakrę, Jezu, wystąpiłem, w ogóle tragedia, nawet nie chciałem od nich pieniędzy, niech już to zabiorą, wiesz. Po co to, wiesz, wystąpiłem na, wiesz, dla PZPN, on mówi, stary, no przecież trzeba było do mnie zadzwonić wcześniej i to mi ci powiedział. I on mówi do mnie, kurde, była wódka, ja mówię, dopiero miała wejść wódka. Ja mówię, przed wódką nic ich nie bawi. Ja mówię, 3 godziny później byś wystąpił, by się śmiali. Ale naprawdę uwierz mi, że ja kompletnie naiwny, taki wiesz... Ja potem rzeczywiście ze swoją agentką zacząłem sobie myśleć, kurde, cholera, naprawdę, na serio, musimy, wiesz, i naprawdę jest lista, że ja wiem, że nie dla kogo. Także stary, ja mam pewną widownię, że jak tylko pytają, wiadomo, nie dla mnie. Zresztą nawet oni już do mnie. A propos tej wódki, która na imprezie się już pojawiła, zanim zacząłeś występować, to była też taka historia, pamiętam, jak opowiadałeś, że podszedł gość, wszedł ci na scenę, zabrał mikrofon, tak? A ty... I okazało się, że to jest jakaś szycha. Stary, tak, to było dla banku. Stary, to była impreza. Mówiłem o tym w ogóle, wiesz, w swoim podcaście. Stary, to było niewiarygodne, że prowadziłem w ogóle imprezę. Tu w ogóle bank zapała i rzeczywiście... Tam się lało chyba od początku, wiesz, nie musieli tak jak ten PZPN czekać trochę, nie wiem na co. No i no było ciekawie, no ja tam tu prowadzę jakiś konkurs i nagle, wiesz, gość podchodzi do mnie i mnie szarpie, mówi, kurwa, daj ten mikrofon. Ja mówię, wiesz co, ale poczekaj. Ale ja coś mówię i tu, proszę państwa, tu i teraz konkurs tam, nie wiem, golenie balona, coś, a on tu, wiesz, kurwa. Ja mówię, stary, ja wiesz, dobra, mikrofon włączę, mówię, stary, odwal się, no stary, widzisz, że ja pracuję. I on, słuchaj, dał mnie to, co? Dał mnie tak? Ze mną, wiesz, no to zaraz. I tam, wiesz, że tu, zaraz ci sprzedam, wiesz, dynki, coś. I widzę, wiesz, że chce mnie tłuc. I słuchaj, chce mnie tłuc. Rzeczywiście myślę sobie, kurde, no, ciężka sytuacja, no bić mnie chce, cholera, ja jestem konferencjerem, idiotyczna sprawa. Wiesz, dzwonię do mojej agentki, mówię, słuchaj, Wiola, kurczę, no bić mnie chce facet na imprezie. No ona mówi, dobra, nie może tak być. I wiesz, co tylko on nie widział, wiesz, ja tam, proszę państwa, i zapraszam, a on do mnie, kurwa, do mnie, wiesz, idzie i, no ja muszę sesera, albo dostanę w zęby, jeszcze wtedy boksu nie uprawiałem, nie miałem tego lewego prostego, wiesz, daleko, chudy, trzymaj, wiesz, pozdrawiamy Cieślaka, teraz będzie walczył, wiesz, z tym... niezły taki na tych chudych nogach, teraz będzie, wiesz, walka. No i wiesz, i myślę sobie, kurde, dzwoni do... I Wiola dzwoni tam do tamtego szefa, wiesz, i mówi, słuchajcie, kurde, no... Chcę mojego Szymona tłuc goleś na waszej imprezie, wyprowadźcie go, bo zrywamy imprezę. I ona do mnie nagle odzwania, ja tam na bok gdzieś idę, wiesz, w Pałacu Kultury to było, wiesz, wtedy chyba zgasł. Ja przejeżdżałem drugi raz to, jak on wyłączył, wiesz, albo trafił głową, wiesz, w bezpiecznik. I ona do mnie mówi, Szymon, jest trudna sprawa. Ja mówię, o co chodzi? Słuchaj, to jest jakiś wiceprezes tej firmy, tego banku. No i to jest jakaś szycha, nie mogą go wyprosić, no bo będzie ono, wiesz, wytrzeźwieje i potem nagle, co ja straciłem, chciałem dać Mańskiemu, w pysk nie dostał, ma przyjść, ma dostać wyryja w gabinecie, nie może tak być. Musi, więc wiesz, co oni zrobią? Szymon, to jak chcesz, to wychodź, ale potem to załatwimy, ale dadzą ci ochroniarza, który będzie pilnował ciebie przed tym wiceprezesem. Ja mówię, ty, ale jakaś... No ale jak to będzie ochroniarz mój i będzie gość... I oni mówią, słuchaj Szymon, nie ma innego wyjścia, doprowadź to do końca, zaraz się kończy, parę razy ciebie obroni, bo on tylko sobie mnie namierzał i tak jak wiesz, taki kurde jak dron, kurwa do mnie, wiesz, i od razu z łapami. Nie mówię, ty no, i sobie dali ochroniarza. No i ochroniarz, co ja na scenę, to ochroniarz, a ten co do mnie, a ochroniarz, proszę pana, proszę odejść i zaczyna. No idiotyczne i go wiesz, chodzi jak taki bodyguard. No byłem dumny, że mam bodyguarda, ale nie przewidziałem jednej rzeczy, że po godzinie ochroniarz się wkurzy. I tu się zaczął problem, bo on do mnie mówi, ten ochroniarz. Panie Szymonie, wie pan co, nie, on mnie naprawdę denerwuje, bo zaczyna bluzgać. Wie pan co, zróbmy taką rzecz. On za panem cały czas, jak tylko pana widzi, to idzie za panem. Pan wyjdzie, jak taka przynęta, wie pan, pójdzie pan tam, a to był Pałac Kultury, więc cholera, gdzieś tam, tak, wiemy jaka przez jakiś filar, tam już jest ciemno. Ja pójdę za panem, stuknę go tam albo go tam przywiążę i on tam zostanie. Ja nagle, stary, złapałem paranoję. Wiesz, że myślę sobie, Jezus Maria, no nie wiem, przegrzeje, za mocno go trafi, ten będzie miał jakiś uraz, potem wyjdzie na to, że ja wynająłem, stary, tak, jakiegoś bandito na imprezie, że coś i stary, teraz sobie wyobraź, co się potem działo, że ja prowadząc imprezę, bojąc się dostać od gościa w pysk, ale jednocześnie bałem się, że mój ochroniarz trafi tamtego gościa. Stary, co ja wtedy robiłem? Czyli coś tak tu pomiędzy nami, bo ten już widziałem, że się gotuje, więc tak, pilnowałem gościa, czyli tak, musiałem pilnować ochroniarza, który chce dać w ryja temu, jednocześnie bojąc się, że ten mi da w gębę. Stary, no... Szaleństwo. Stary, no to jest scena, wiesz, mi się zdaje, że jakby Robin Williams zrobił film, to... Nie zagrasz tego, to jest nie zagrasz tego i myślę sobie, że ktoś, kto coś takiego był w stanie przetrwać, to może, wiesz, wystartować w KSW albo, bo ja nie pamiętam, ja potem przyszedłem do domu, zacząłem się śmiać w nocy, wiesz, do sufitu, moja żona się budzi, mówi, słuchaj, co ty robisz? Ja mówię, Magda, ja dzisiaj przeżyłem historię życia, nie jestem w stanie ci powiedzieć, co dzisiaj się działo, ale był jakiś taniec, kurde, po prostu, wiesz, no i opowiedziałem jej właśnie cudowną historię. Odbieramy ostatni telefon. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Robert z Poznania z tej strony. Cześć, Robert, cześć. Ja, skoro mamy dzisiaj takie słów cięcie gięcie, to zacznę takim małym dowcipem. Jakie polskie słowo jest najbardziej największy rozdźwięk w uszach Anglika? Okno. Ok-no. A, że okej, no, dobre, czyli jest okej, zaprzeczenie. Dobre, dobre, lubię to okno. A teraz przejdę do pytania. Chciałem, żebyś rozszerzył troszeczkę wątek, jak twoje programy, zarówno czy w tej, czy w innej telewizji, były cenzurowane, szeroko rozumiane, manipulowane od nagrania do montażu. Pytam, ponieważ doświadczyłem tego, gdy pojechałem na nagranie Szymon Szuka Szaleńców. Okazało się, że tam w ogóle cię nie było na nagraniu, a później w telewizji tak jakbyś był na tym nagraniu. Więc jak wyglądała ta... I wracam, bo jest przesunięcie kilkunastu sekund i zresztą do monitora się posłuchać. Wszystkiego dobrego. Cześć, cześć, dziękujemy. Wiesz, to trochę tak było rzeczywiście. Ja pamiętam, że to był taki nawet Edward trochę miał do mnie pretensje, że jak był program Szymon Szuka Szaleńców, ja jakoś tak trochę jakoś tak, nie wiem, nie chciałem. Wiesz, ja robiłem Szymonski Show. Zresztą to był dobry pomysł wtedy, żeby to rozkulać, to Szymon Szuka Szaleńców, bo to był taki jakby mam talent, coś takiego. Fakt, że ja potem byłem, wiesz co, ja tam dogrywałem jakby komentarz do niektórych i tak dalej. Ja w ogóle wtedy jakoś nie byłem w formie, przyznam szczerze. Tutaj... Przyznaję, wiesz, to nawet nie była manipulacja, po prostu komentowałem po to z tego, co oni pokazali, rzeczywiście może było fajnie się spotkać. Trochę teraz myślę sobie, że to Edward miał rację, Miszczak, że trochę żałuję, że może to można było zrobić. Teraz tak, wiesz, po latach myślę sobie, że to było fajne, że może powinienem tam być. Może jakoś tak Wiesz, czasami człowiek jest, no mądry Polak po szkodzie, że coś myśli sobie potem, że... Natomiast co do wiesz, to manipulacji przyznam szczerze, że nie, wiesz, w ogóle nie było takich przypadków. Akurat rzeczywiście w Tefanie było tak, że mieliśmy, wiesz, dużą wolną rękę. Była oczywiście jakaś moja taka czasami, wiesz, że ja miałem naprawdę poczucie, że może ten greps jest za mocny. Tam parę razy miałem jakiś taki, wiesz, w rozmowie, w redakcji, mówię, słuchajcie, kurde, nie, no to kogoś krzywdzi, cholera, nie róbmy tego i tak dalej, ale... Nie było, na serio, kurczę, nie było coś takiego, że wiesz, zróbmy to, zróbmy tamto, jakieś odgórne sterowanie. Mieliśmy wgląd, wiadomo, że były dyskusje, wiesz, w redakcji, wiesz, o tym jak, gdzie na co nacisk, że co mocniej, tu mocniej, zróbmy o tym, ale wiesz, świetna zabawa i ja... Nie pamiętam takich, wiesz, po prostu rzeczy, że tam, wiesz, odgórnie, tu telefon, wicie, rozumicie, towarzyszu, wiesz, zróbcie to, zróbcie tam, no, tamto, cholera, nie było tego. Bardzo dziękujemy za ten telefon. To już był ostatni telefon. Już się puszczam. Ale trochę jeszcze... tego żałuję, wiesz, bracie, że ja wtedy tego Szymon Szuka Szaleńców nie pociągnąłem, że ja się nie zgodziłem na to, żeby to zejść. Ja uważam, że to mogło mieć wielki sukces i żeby to był czas, żeby to zrobić. I tu się, no może, wiesz, powinienem zrobić drugi sernik Edwardowi. No, zrobiłem już kiedyś jeden, zjadł, smakuje. Wiesz. A propos tych serników, słuchaj, jest coś w tym, bo nie wiem, Matty Cash kojarzysz, czyli ten reprezentant Polski z Anglii. Przyjechał do niego nowy selekcjoner, Czesław Michniewicz, on mu zrobił sernik, słuchaj. No bo nie był jeszcze wtedy pewien, czy będzie grał. Sernik, wiesz, grał, ja robię cały czas sernik według przepisu mojej mamy. Rodzynki czy bez? Nie. Totalnie taki, wiesz, wiedeński, lekki, piankowy. Zresztą ja go robię cały czas. Córka się ze mnie tak śmieje. Ja go robię, sobie, mama nie żyje 15 lat, nauczyła mnie robić ten sernik, robię ten sernik 20 lat. Stary, czy ty wiesz, że ja cały czas biorę przepis i go kładę? Nie nauczyłeś się napędzić? Słuchaj, to jest coś niewiarygodnego, wiesz? I moja żona mówi, Jezus Maria, naprawdę 20 lat, mamy nie ma 15 lat i ty robisz ten sernik według przepisu. Stary, robię, naprawdę. To jest niesamowite, ale wiesz co, dla mnie, wiesz co, zresztą to jest fajna rzecz na kryzys, wiesz? Zrób kogoś, wiesz, takiego cholera, jak z Edwardem Miszczakiem właśnie miałem ciężki moment, a miałem różne trudne momenty. Jak wiemy, z Miszczakiem Norrisem, żart słowny. To właśnie w momencie takiej... w takim momencie kryzysowym właśnie pamiętam, że już nic nie szło, wiesz, jakieś nieporozumienia. I tak... Ja myślę sobie, Jezus Maria, potraktuję go jak narzeczoną. No to ja dla żony, jak jest jakaś zawsze jak mamy takie, wiesz, trudne dni, no wiadomo, że bywa i ona zrobi, wiesz, no dobra, będę miła, zrób sernik. Jedyne jak ci przybaczę, zrób sernik albo zrób szybkie ciasto z gruszką, robię taki przepis. I ja pamiętam w takim momencie, jak już ten właśnie Edward, jakieś pretensje, że nie chce tego, nie chce tamtego, albo może nie dowozimy tak zwanej oglądalności. Pamiętam, jak zrobiłem dla niego taki sernik i przyniosłem, jeszcze był ciepły i on tak jadł. I cały czas, albo wy to, dlaczego ty nie, i wiesz, ale sernik, wiesz co, uwielbiam, nawet dałem go na WOŚP i do dziś utrzymuję kontakt z gościem, który kupił za 14 tysięcy sernik. Ciepły sernik, nie przebył oczywiście sernika Dawida Podsiadły, ale zrobiłem go tam parę lat wcześniej. No. Parę krótkich pytań z czatu. Maciek Turski, czyli nasz ekspert tu w kanale sportowym od MMA, pyta, co się stało z alternatywnym komentarzem gali KSW, na czym stanęło? A właśnie, no stary, to jest ciekawa sprawa, bo ja sobie zrobiłem alternatywny komentarz do KSW. Marcin Lewandowski zadzwonił do mnie, żebym robił taki komentarz do KSW, swój kanał, w którym ja komentuję po swojemu, totalny odpał. I ja pomyślałem, kurde, to jest zajebisty pomysł, że ja będę komentował, wiesz, i normalnie sobie tu pandemia, przywieźli mi mikrofon, ja włączyłem 5 godzin, stary, gadałem 5 godzin, naprawdę byłem dobry. Oczywiście niektórzy powiedzą, że tak zwany, jak to jest? Bezbek, ale to się nie przejmuj. Dobra, ale nie. Pojechałem całkowicie, bo mnie to wkręca. Ja lubię sporty walki, ich nie lubię. Boję się dostać w ryj, ale lubię, wiesz, i swój komentarz, wiesz, na żywca normalnie komentowałem. Słuchaj, wysłałem ten i nie odzwonili. Ale ja naprawdę, stary, uwierz mi, że... Oczywiście, wiesz, pozdrawiam ich serdecznie, chłopaków, ale cholera, naprawdę. Rzeczywiście akurat zostałem, że tak powiem, opłacony i to zostało załatwione. Natomiast nikt nie powiedział, czy to było do dupy, czy to było fajne, czy to nie było. Natomiast uwierz mi, Michał, poczekaj sekundę. Cokolwiek, prawda? No ja nie wiem, no wiesz, nie chcę wyzywać Martina na pojedynek w jego własnej, wiesz, federacji, tak. bo może by nie przyszedł. Natomiast, nie, no nie będę tam już tego, ale rzeczywiście akurat to był, uwierz mi, że... Pierwszy pomysł, bo co pewien czas ludzie się zgłaszają do mnie z pomysłami przeróżnymi. I miałem do tej pory 3 pomysły. Jeden dobry, nie powiem dlaczego, bo osoba, z którą bym to miał robić, nie chciałbym z nią robić. Drugi to był pomysł przed chwilą. Ktoś tutaj u ciebie powiedział, żeby z Aśką Kołaczkowską zrobić coś. Tomek Smakowski. Tak, dokładnie. A trzeci pomysł to był pomysł, żeby zrobić swój alternatywny komentarz do walki. Oni tam na serio, tu, a ja jakąś swoją polewkę, alternatywny do tego, co się dzieje. Stary. I ludzie, wiesz, bo oczywiście, bo jeżeli bym, wiesz, ja bym komentował główny kanał, no to wiadomo, że ktoś by powiedział, a idź mi tam z nim, gówno, ale mieć swój. Zresztą, wiesz co, bardzo często, jak dla Łukasza Landowskiego, na mojego trenera, robimy takie gale Hali Gwardii, ja wtedy komentuję, wychodzę i opowiadam. I ludzie to bardzo lubią, wiesz, przychodzą, ja tam mam swój własny komentarz, wiesz, ale... To byłby pomysł, kurde, no to naprawdę, więc ja nawet mi się, kurde, wymyślę jakąś swoją MMA albo coś, że ja będę po swojemu komentował, dobra. Wiesz, jak to wytrzymają, wiesz, i nagle knockout komentarzem, a nie, wiesz, od tego, no. A propos, bo słuchaj, kończymy, dobra. Mimo że 1000 wątków jeszcze tutaj ludzie podrzucają na czacie. No ja niesamowity, wiesz, rzeczywiście. Na przykład, że o Radiu Z w ogóle nic żeśmy nie porozmawiali, a tam... O, nie mam pytań, no cudowny czas, teraz wróciłeś, ale byłeś od początku, tak? Od samego początku, stary, pamiętasz, ja w te czasy... Był ten moment, jak weszliśmy, stary, na Nowy Świat 48, było tam Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Siedziały panie przy takich stole jak ten, tu stała pelargonia, zielona taka, takie sukno na tym i taka kawa plujka. I my weszliśmy 8 rano i gość, który wszedł ze mną, nie wiem, czy to nie był Janusz Wajs, powiedział, proszę pani, ale sorry, my zaraz zaczynamy, tutaj będzie radio. A one, a tak, wiemy, mamy umowę, tak, my już idziemy. I wzięła kawę, wzięła segregatory, poszła i tu się zaczęło radio. Tak. I że namierzyliście pierwszego słuchacza. Tak, tak, pamiętam, że jak radio zaczęło grać, to było niewiarygodnie. Pierwszy sygnał, tam nie wiem, 8:30 czy 8 rano, nie pamiętam o której, to wiesz, Jasiu Wajs pamiętał i wyszliśmy i wiesz, zaraz, no dobra, wyszliśmy, gra radio. Ale nikt nie wie, że radio gra. I my wyszliśmy, słuchaj, 67 UKF i podeszliśmy, słuchaj, wyszliśmy z towarzystwa tego ekonomicznego, gdzie było Radio Nowy Świat, podeszliśmy do taksówkarza, który stał w taksówce, tam wiesz, polski Fiat 125P, wiesz, wersja sportowa, pukamy, on odchyla i mówię, dzień dobry, witamy pana, wie pan co gra radio, radio nazywa się Radio Gazeta, a gdzie zaraz, no tutaj, 67 UKF, niech pan włączy, i tam Radio Safari. I nagle. I to już tam Wojciech Szymocha coś odpał, radio zagrało sobie. On mówi, a dobra, to będę słuchaczem. No i to był nasz pierwszy słuchacz. Niebywałe, że tak. No wiesz, tego nie odda nikt. Wiesz co, początek Radia Z to jest, stary, to jest takie zakochanie jak... 3 rzeczy mi się takie przytrafiły w życiu. Harcerstwo, 16 warszawska, może 4. Pierwszy koncert Siekiery, czas pankowania. Trzecia rzecz, spotkanie cudownej blond niebieskiej kobiety, która na Saskiej Krępie w szkole pracowników socjalnych weszła i otworzyła drzwi i ja po godzinie wiedziałem, że nie wiem dlaczego, ale chyba ją kocham i nie wiem, czy to jej mogę powiedzieć i że trochę głupio. Powiedziałem jej to tydzień później, ale już wiedziałem, że ją kocham. Jestem z nią od 30 lat, mamy 2 cudownych dzieci i... 4. rzecz to jest ten dzień, kiedy zaczęło się Radio Z, kiedy ja wyszedłem, kiedy nagle chłopak, wiesz, po żadnych szkołach, z historią, wiesz, wczesnego PRL-owskiego ADHD, z niepokończonymi szkołami i dwójką z matematyki na maturze i niezdaną maturę, nagle z dnia na dzień stał się DJ-em, wiesz, który jeszcze nie mógł mówić wyraźnie i do tej pory nie mówi wyraźnie i nagle ktoś dał mu szansę. I to był taki najcudowniejszy czas, więc zawsze, wiesz, jak przypominam sobie ten czas, mam łezkę wokół i to są te 4 rzeczy, no. Kończymy naprawdę, bo tu też za chwileczkę mamy mecz dnia po meczu Manchester United z Atletiką Madryt, chyba 1-0 cały czas. Słuchaj, to żeby tylko spuentować, jedno krótka odpowiedź, bo to też widzowie domagają się, kiedy mówiłeś o tych... którzy byli na ciebie źli, obrażali się, byli bliscy sądu i tak dalej. Czy Karol Strasburger ci wybaczył, czy... Nie, tak, spotkaliśmy się. On przyszedł w ogóle do Radia Z, nie mam pytań. Tak, tak, wiadomo, wiesz, on tam się śmiał, mu się nie podobało bardziej nie to, że ja śmieję się z konwencji żartowania jego, tylko że z tego, że przerobiłem jego nazwisko. No wiemy, że co po nazwisku, to po pysku, to prawda. On tam też o mnie powiedział Majewski, Pipeski, ale tam, wiesz co, Słonimski mówił, że cholera rzeczywiście... Że wiesz, śmianie się z nazwisk jest, no trochę sparafrazuję, może śmianie się z nazwisk jest rzeczywiście niezbyt kulturalne, ale też nie ma nic bardziej śmiesznego. Wiesz, bywa, wiesz, że to tak, wtedy była taka konwencja, ale nie, przybiliśmy sobie piątkę i w ogóle cudownie. Mój bohater, ukochany film, wiesz, Agent numer 1, Szajnowicz, tak, kurczę, tak, wspaniały tak. film, wiesz, no. To już jako puentę... No i Nenufary, stary, jak zrywał Nenufary. Tak, scena. Stary, wiesz, o kim zawsze myślę, jak widzę tę scenę, zawsze płaczę, zawsze jestem wzruszony, jak on wchodzi. To była miłość mojej mamy. I moja mama całe życie marzyła o tym, żeby facet dla niej wszedł w białym garniturze do stawu i zerwał Nenufary. Zrobił coś takiego, wiesz. Myślę sobie, że to jest taki archetyp, wiesz, miłości, zakochania, taki też trochę ziemiański, wiesz, cudowny, że towarzystwo się bawi. I wchodzi on, dla niej zrywa i to jest Karol i to było zawsze, i ta muzyka wtedy, kto nie zapłakał. Młodych ci, co nie wiedzą i nazywają tam dziadeców dziadersami, niech sobie włączą i niech zapłaczą, kurczę. To jest piękne. Drodzy widzowie, na koniec chciałem tylko wam przypomnieć, że partnerem Hate Parku, naszego kanału, jest dystrybutor telewizorów Philips D1, jedyny taki telewizor. Bardzo wam serdecznie polecamy. Jeśli szukacie nowego, to telewizory marki Philips. I na koniec zobacz, Magic Maciek. Moje pytanie, czy w obecnych czasach jest jeszcze miejsce na wytrawny, czarny humor, który bywał przecież często pięknym błyskiem intelektu i zdrowego dystansu? Jest, oczywiście. Jest, tak. Absolutnie ja twierdzę, że jest, tylko kurczę, no rozglądajmy się za tymi mistrzami, wiesz. No, na pewno wiesz, może się jeszcze taki nie rodził, może zaraz będzie, może on już gdzieś w tej chwili, może tam gdzieś idzie na dole, wiesz, i tak dalej, no. Szymon, bardzo ci dziękuję. Dzięki za wizytę. Super trochę, pytania i pozdrawiam, to była wielka przyjemność. Tak. Nasi widzowie po raz kolejny zdali egzamin, naprawdę dzięki za świetne pytania, a my sobie pogadaliśmy, słuchaj, rodzinne spotkanie jak nigdy tak długo, więc jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w Och Teatrze. Bo oczywiście. Zapraszam na Oną Show, na Mamin Szymka i też do Zetki, na Nie mam pytań. Na Mamin Szymka to z mamą wpadniemy. Absolutnie, to zapraszam, wzruszycie się. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia, wam. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo, super. Pa, pa. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.